Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują. Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Berlin. Olka Osadzińska. Stratek, dyrektor kreatywna i projektantka. Współpracuje z największymi polskimi i zagranicznymi markami, m.in. Sephora, MCM, Samsung, Reserved czy Reebok. Zaprojektowała zdobienia ścienne dla warszawskiego hotelu Puro i siedziby Skanska w Warszawie. Odpowiedzialna za projekty wielu kampanii i produktów, w tym za stworzenie linii kosmetyków Soraya Plante. Olka, dlaczego Berlin? Wiesz co, to jest chyba najbardziej znienawidzone przeze mnie pytanie. Z przyjemnością je zadałam. początek rozmowy. Święty początek, święty, świetny początek rozmowy. E, moja historia z Berlinem jest e, akurat to, dlaczego Berlin... E, to był kompletny, z jednej strony, kompletny przypadek, z drugiej strony, chyba jakby wszyscy wiemy, że przypadków nie ma i wszystko, jakby z jakiegoś powodu się dzieje, ale mój drugi pobyt w Berlinie długi, czyli ten teraźniejszy, który już zaraz będzie 9 lat. Mi stuknie 1 maja w delegacji berlińskiej był decyzją rzeczywiście podjętą jakąś świadomie, ale tymczasowo to miało być. To znaczy ja byłam w Berlinie na stażu w 2011 roku i wtedy wydawało mi się, że chciałabym mieszkać w Berlinie w tym celu się tam przeprowadziłam i ja miałam staż w studiu Hort i wyjechałam po pół roku po prostu kompletnie zniesmaczona Berlinem, uważając, że to jest jakieś po prostu kompletnie absurdalne miejsce. Nie rozumiem ani miejsca, ani ludzi. W ogóle, w ogóle to by się wzięli do pracy, zrobili coś ze swoim życiem i w ogóle co to w ogóle wszystko ma być. Więc w ogóle nie zakładałam, że ja do Berlina kiedykolwiek wrócę, oprócz sytuacji wakacyjno-imprezowych, towarzyskich i tak dalej. I to jak w 2014 roku postanowiłam, że się wyprowadzam bo nie, nie Postanowiłam, że nie chcę być już w Warszawie. Może, mhm. to, może to jest jakby lepsze określenie tej sytuacji. Nie chcę być już w Warszawie. No to teraz pytanie, gdzie, jeśli nie w Warszawie? Więc różne tam rzeczy jakby sobie obserwowałam. No i taki stan, jakby tak zwane usual suspects, takie standardowe jakby miejsca rozważane z perspektywy kariery, branży kreatywnej i tak dalej. To jest Londyn i Nowy Jork, biorąc też pod uwagę kwestie języków, no bo to są stolice świata pod wieloma względami, plus angielski, jednak Paryż jest bardzo francuski, Mediolan jest bardzo włoski, wszystkie pozostałe tak naprawdę duże... Duże, duże miejsca, w których coś się dzieje w departamentach, które są dla mnie interesujące. One są bardzo albo specyficzne danego kraju, albo dla danej kultury, a to są te takie dwa miejsca, które determinują wszystko, co się dzieje na całym świecie. No ale oba z nich są związane z wysokimi kosztami życia. Więc taka decyzja o tym, że jednak gdzieś plus w Stanach jeszcze na tamtym etapie, ale nadal teraz kwestia wizy pracowej i tak dalej. Więc jak sobie trochę jakby... Teraz, teraz, teraz sobie myślę z perspektywy czasu, że to takie wiesz, puszczenie intencji, gdzie chciałabym mieszkać i zobaczyć, mm -hmm. jakby co do mnie wróci. I jeden z moich przyjaciół e, starszych, e, wtedy już tam pewnie pod koniec, miał 45-plus, zadzwonił do mnie któregoś dnia, a sporo różnych znajomych na różnym etapie, w poprzedzających jakby miesiącach i latach, mówiło: Czemu ty jesteś w Warszawie? Czemu Warszawa? To było to w zasadzie, czemu Warszawa? A gdzieś to słyszałam. Nie, i wiesz, ja mówiłam, ale, ale to ci chodzi, Warszawa jest super. I wtedy też jakby to było, jak ja wróciłam z tego stażu w 2011 roku... Strasznie dużo się w ogóle w Warszawie mega rzeczy zaczęło też dziać i to, to, jaka Warszawa jest w tej chwili, z mojej perspektywy, to się zaczęło mniej więcej wtedy, więc te trzy lata między 2011 a 2014 były takim miejscem, że w ogóle takiego zachłyśnięcia się, że w ogóle że Warszawa jest mega i super kreatywnie i młodzi ludzie i tyle fantastycznych nowych miejsc, więc w ogóle miałam poczucie, że w ogóle to jest w ogóle to miejsce. I ci moi znajomi zagraniczni przyjeżdżający, tak patrzący trochę na mnie, trochę jak na te miejsca, które ja uważam za super i że one są obiektywnie super, no ale jakby ta perspektywa jednak kogoś z zewnątrz, patrzącego na mnie, patrzącego na miejsce, ja mówię, ale czemu ty właściwie jesteś tutaj, skoro mogłabyś być wszędzie? E, więc jakoś myślę, że może to zaczęło we mnie kiełkować, ale myślę, że jakimś takim główniejszym Kompletnie nie opowiem, dlaczego Berlin tego moją historię życiową jakości po prostu tutaj wykładam. Że, że zrozumiałam, że nie Warszawa, dlatego że Warszawa wtedy i z perspektywy czasu myślę, że, że miało to jakiś sens. Że jakbym została w Warszawie, to już bym musiała, tak, nie wiem, założyć jakieś studio, wziąć kredyt na mieszkanie, i że mhm. już bym. I, że ta i, droga była i w ogóle i, zamierza, już. I tak i w ogóle nawet myślałam, że to zrobię. W ogóle byłam w procesie robienia wielu rzeczy, które by w ogóle miały taki dokładnie efekt. I któregoś dnia o czwartej nad ranem kończąc jakąś pracę, strzeliło mnie po prostu taka myśl, ale ja nie chcę wiedzieć, jak moje życie będzie wyglądało mhm. przez najbliższe 10 lat. Bo ja nie ja po prostu, to wiesz, to mogłoby to być nawet super, ale ja tego nie chcę wiedzieć. W sensie nie chcę być w miejscu, w którym wiem dokładnie, co się będzie działo przez najbliższe 10 lat. No bo jak masz kredyt na wiesz, 30, no to myślę, że jesteś sobie w stanie wyobrazić przynajmniej jakąś część swojego życia. I stwierdziłam, no dobra, no to czas na mnie, tylko teraz pytanie, gdzie? I właśnie dzwonił ten, ten mój przyjaciel i powiedział: Słuchaj, myślałem o tym, bo ty się musisz wyprowadzić z Warszawy. E, ja mówię, no wiem, wiem, też już o tym myślałam. On mówi, czemu nie przeprowadzisz się do Berlina? I ja mówię, proszę cię do Berlina. Nic się tam nie dzieje, nie ma żadnego przemysłu, nie wiem, sensie w sensie branży, jakby nikt tam nie pracuje, nie ma pieniędzy, jakby wszyscy mają wywalone na wszystko, wszyscy leżą w parku o 13 w poniedziałek, po prostu mówię, ja nie mogę, nie, nie, Berlin na pewno nie. Mówi, słuchaj, rozumiem, kumam, ale. Rozumiem, że on mieszkał w Berlinie. Tak, on mieszkał w Berlinie, mieszkał w Berlinie, prowadził dużo interesów też w Warszawie, ale mieszkał w Berlinie, mówi, słuchaj, przyjeźdź na wakacje. To było jakby, w kwietniu mają, mówi, Przyjedź na wakacje. Jest mieszkanie, bo on, bo on miał firmę, która mia, zajmowała taką część kamienicy trzypiętrową, miał swoje mieszkanie w drugiej części tego budynku, a w tej pierwszej części budynku miał małe mieszkanie, w którym tam się pracownicy raz po raz zatrzymywali, no bo to wszystko to było takie czynsze, to jest jeszcze te stare historie czynszowe berlińskie, więc te czynsze były naprawdę niskie, nadal nie są specjalnie wysokie, ale, ale wtedy były bardzo niskie. Więc on to po prostu to mieszkanie wynajmował, żeby było i możesz się tam wprowadzić na wakacje, jakby ja płacę. Więc jak wiesz, to też a propos takich historii, tak. z których nagle wydarza się coś po prostu. E, więc on za znam jego żonę, rodziców, rodziców dzieci. E, więc po prostu wpadnij na wakacje. Myślę, że to jest czas, żebyś po prostu się wyjęła z Warszawy na chwilę. No więc mój plan był taki, że ja tam do, na, wiesz, na wakacje. Nie? Minęły wakacje, potem sobie myślałam, dobra, właściwie to może tam jeszcze do września, bo przeprowadziłam się 1 maja, to może do września, to może do października. Potem sobie myślałam, no przecież przed świętami to trochę nie ma sensu się przeprowadzać. I to nie było tak, że ja tam jakby, wiesz, jakoś jarałam tym Berlinem w tym czasie. Ja wręcz odwrotnie, ja po prostu przede wszystkim potrzebowałam odpocząć od Warszawy i w ogóle potrzebowałam odpocząć, bo to już nie była antywarszawa, tylko po prostu ja byłam kompletnie wyczerpana sobą, swoim życiem, zawodowym, decyzjami, które podejmowałam. Więc to posiadanie tej fizycznej granicy na mapie, ja po prostu ja mogłam powiedzieć, sorry, jestem w Berlinie, nie, nie mogę czegoś zrobić. Ja więc to były takie, takie wakacje po prostu zatrzymania dla mnie. Pierwsze w ogóle, bardzo niekomfortowe uczucie. Teraz kocham, ale wtedy po prostu naprawdę nie było to przyjemne. Jak przywiązanie kogoś do łóżka po prostu, i teraz poleż chwilę. Więc taki był ten dla mnie Berlin. będę przyjechałam jeszcze z Warszawy wtedy, w związku z czym biała koszula, tam nie wiem, spodnie garnituru, dzieci się na mnie patrzyły na ulicy, jak kosmita wylądował. Po prostu bardzo nie jest to berliński styl. Więc przeżywałam bardzo to wszystko. Taki ogromny dyskomfort, z którym sobie gdzieś tam musiałam też radzić, bo, bo, bo to, są, to jest też miejsce. Niewiele się pod tym względem w Berlinie zmieniło od tego czasu. Berlin w ogóle jak guma dorzucia, on się, po prostu nie zmienia. Jak wiesz, przyklejasz się, przykleja ci się but i tak, to mnie, wracasz po 10 latach, coś tam się zmieniło, ale bardzo dużo jest rzeczy takich dokładnie takich, takich samych, jak było, że, że jednak wiesz, w Warszawie dopiero z perspektywy czasu też widzisz, jakby, jaka jest Warszawa. Warszawa jest bardzo dorosła, bardzo ułożona, bardzo zapracowana, czysta mhm. w porównaniu do Berlina. Um, że tam masz wiesz, sklepy, gdzie wisi sweterek za 2000 euro, ale um, pajęczyny, koty na podłodze, wiesz, kurz i tak dalej. Ludzie mają po prostu wywalone na bardzo dużo rzeczy, co mnie wtedy bardzo negatywnie stymulowało. Ale tak wiesz, minęły, minęły te parę miesięcy i nagle poczułam, że ja też się zaczynam wyluzowywać. Że wiesz, że przez fakt, że wszystkich innych to wali, Wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje przekonania, i tak dalej, ale że jednak jest tam coś takiego, że ludzi po prostu nie specjalnie interesuje, co robisz. Oczywiście jest taki niemiecki sznyt, więc jak, nie skasujesz, jak skasujesz bilet, a nie musisz go skasować, to ktoś na pewno do ciebie podejdzie i powie, nie musiałeś kasować tego biletu. Historia z życia wzięta. Mówię, ale to znaczy nie działa on teraz, jak skasowałam? Nie, nie działa, ale nie musiałaś tego robić. Okay. <grafię> Więc ludzie zwracają trochę uwagę na to, co robisz, ale niespecjalnie się interesują tobą. Jest to bardzo takie, jakby myślę, protestanckie też. Że każdy zajmuje się sobą, jakby jest jednak jakaś taka, wiesz, przestrzeń publiczna, w której ludzie niespecjalnie się interesują tym, co ty robisz. I ja poczułam, że zaczynam odpoczywać przez to. I też to, że właśnie w Berlinie się. Nie chcę, mówię takimi ogólnikami, mm. ale to jest moje doświadczenie oczywiście w Berlinie, że. Pamiętam jedna z takich pierwszych jakby sytuacji na jakiejś tam kolacji w piątek ze znajomymi, e, ze znajomymi znajomych, więc poznaję nowych ludzi, no i pytam się kogoś, a czym się zajmujesz? I koleś się patrzy na mnie i mówi, nie chcę się rozmawiać o pracy. Ja mówię, ale nie chcę ci się rozmawiać o pracy. Bo nie lubisz swoją pracę? No, nie, bardzo lubię swoją pracę, ale jest piątek, godzina dwudziesta, jak zacznę rozmawiać ze tobą o pracy, to zacznę o niej myśleć, potem sprawdzę maila i nie mam weekendu. Piękne. I muszę powiedzieć, że z perspektywy, oczywiście, to wszystko może być bańka, to wszystko mhm. mogą być ludzie, którzy, ale akurat ten człowiek, którego poznałam, ten, ta konkretna osoba, z którą przeprowadziłam tę konkretną rozmowę, to nie był artysta DJ z Berkheim, tylko konsultant z McKinsey'a, więc jakby to są ludzie, którzy mhm. jednak tam też mają jakby pracę, którzy po prostu mają jakby po pracy to jest po pracy, w weekend to jest weekend. Myślę, że częściowo jest to związane z tym, że to są jednak Niemcy, że ludzie zarabiają pieniądze, że, że cenią sobie swój czas, że, że ta kultura, nie wiem czy można przeklinać w tym podcaście, tak ale ta właśnie. kultura za zapierdolu po prostu nie jest tam w ogóle jakby premiowana. No może dlatego, że po prostu społecznie gdzieś tam jakby pewne rzeczy tak wyglądają, że po prostu ludzie, może niektórzy nie muszą. W ten sposób funkcjonować, ale że nie ma jakiejś, wiesz, społecznej wartości z tego busy, busy, takiego jakby wiesz, o Boże, tyle mam pracy, w ogóle tyle się dzieje. Kompletnie nie i wręcz jest to w złym guście. Więc, więc moje w ogóle doświadczenie z perspektywy jakby dziewięciu lat tam jest takie, że możesz kogoś poznać i widzieć go, wiesz, na sześciu kolacjach, siedmiu imprezach itd. i tak dalej, nadal nie wiedzieć, co robi, bo się tych pytań po prostu nie zadaje. Możesz się zapytać, ale pamiętam, potem ktoś się pyta, mówi, a, what do you do? No, to są, wiesz, pytania, które w Londynie, w Nowym Jorku, w Warszawie są najbardziej standardowymi tak, tak. pytaniami. Które oczywiście mają tą konsekwencję, że jak zadajesz takie pytanie, no to wiesz już, co kto robi, to go zaczynasz oceniać albo mm -hmm. ewaluować jakby jego życiową mm -hmm. sytuację. Więc jakby to jest też ta rzecz, która dla mnie, dla, dlatego Berlin teraz, mm -hmm. bo to nie, nie była to świadoma decyzja w momencie, kiedy się tam przeprowadzałam, ale powód, dla którego jestem tam nadal, jest taka, że to jest miejsce, które pozwala ci mieć życie. I myślę, że to jest tak efemerycznie, to może trochę brzmieć, ale miejsce, w którym możesz wchodzić do pracy, robić jakieś swoje rzeczy, ale wszystko, co robisz poza tym, a poza tym, kto, kto ci broni, chcesz pracować 24 godziny na dobę, to absolutnie możesz, ale nie ma żadnego oczekiwania, tak. że to będziesz robić. E, nikt się tym nie jara, że to robisz. Nie masz żadnych jakby społecznych głasków związanych z tym, że to robisz. To jest twoja ścieżka, tak sobie wybrałaś, to uważasz, że to jest spoko, to sobie to możesz robić, ale nie ma. Nie masz poczucia, funkcjonując w społecznych sytuacjach, że ktokolwiek, kto, nie wiem, pracuje w kawiarni, jest kimś gorszym niż ktoś, kto pracuje, w, wiesz, na wysokiej pozycji w banku. I wiadomo, że mówię ogólnikami w tej chwili i na pewno jest bardzo dużo ludzi, którym doświadczenie w Niemczech jest dokładnie odwrotnym. Ale z mojej perspektywy jednak, myślę, nie tylko długiej, ale jednak pomiędzy różnymi departamentami, z różnymi jakby grupami ludzi, jest takie, że jest to jedno z bardzo niewielu miejsc na świecie, w których. Twój status finansowy i zawodowy nie determinuje tego, jakim jesteś człowiekiem i z kim możesz być w kontakcie, bo, bo to jest miejsce, do którego ludzie bardzo często przeprowadzają. Jest to jedno z tych miejsc, do których ludzie rzadko przeprowadzają się z powodu kariery i pieniędzy, bo ich jest tam stosunkowo mało, jeśli porównujesz, jakby wiesz, stolice mm. światowe, a jest to miejsce, które ludzie wybierają, dlatego że możesz być znakiem zapytania i być ok z tym. To ma dużo takich też negatywnych konsekwencji tak. z perspektywy czasu, ale, ale to jest miejsce dla tego Berlin teraz. Ale to nie było, wiesz, mm -hmm. to nie, nie był to świadomy jakby wybór e, przeprowadzki tam. No to zaznaczmy na start, że ogólnie poruszamy się tutaj po obszarach po e, pewnych, tak, pewnych um, uogólnień, generalizacji, anegdot i, tak. i obserwacji. I każdy, każdy wyjątek potwierdza regułę, i co osoba to inna historia, ale powiało taką świeżością, jak mówiłaś o, hmm. tym, o tym podejściu do życia i do pracy, ale tak sobie myślę, jeżeli nie definiuje nas praca, co jest domeną bardzo wielu stolic tak. europejskich i nie tylko, tak. i pieniądze, no bo potrzebujesz ich, żeby przeżyć, nie? To, to przez co definiują się Berlińczycy? Wiesz co, no to, to pytanie... Yy... Jest ciekawe bardzo, i myślę, że też wielopoziomowe. No, bo trzeba byłoby zacząć od jakby samych Berlińczyków, mhm. nie, jakby co przez, co przez to rozumiesz. I ja sobie jakby śmiałam się do ciebie przed, przed rozmową, że, że sobie pyknęłam trochę statystyk, jakby niemieckich, berlińskich, z ciekawości też, bo w ogóle kwestia, zanim jeszcze zobaczyłam jakby te, te liczby, kwestia jest taka, że Berlin nie jest jednorodnym miejscem, ogólnie rzecz biorąc, historycznie i co do w ogóle założeń jakby tego miasta, i jednak to się nadal. Myślę, że z perspektywy turysty, albo nawet osoby, która tam mieszka, nie zwraca, może, można nie zwracać w ogóle uwagi na tą opcję zachodniego i wschodniego Berlina, aczkolwiek to widać te różnice widać gołym okiem, tylko że one nie są już takie, jak kiedyś można było o tym myśleć. Czyli wschodni biedny, zachodni bogaty. One po prostu mają swoją dynamikę, demografię, wiek, ceny itd. Tak tak Ale to ma takie założenie bardzo, myślę, społeczno-psychologiczne. Że zachodni i wschodni Berlińczycy to są kompletnie różne rodzaje osób. To są były, wiesz, dwa kraje w pewnym sensie. Ten jakby ze spuścizną jakby komunizmu i to takiego, takiej wiary w komunizm, no bo my to się wychowaliśmy w kraju, w którym oczywiście jakiś tam ułamek ludzi w to wierzył, ale zdecydowana większość nie. A, a ten niemiecki jakby komunizm, to ci ludzie byli bardzo gdzieś tam, wiadomo, znowu nie wszyscy, ale jednak on zupełnie na innych zasadach funkcjonował niż, niż w innych krajach bloku, a Zachód kompletnie inna rzecz. I w momencie, kiedy ten mur upadł, to to były po prostu dwa kompletnie różne kraje, które wcale nie miały ochoty się ze sobą mieszać bo to też jakby gdzieś tam ma znaczenie. Ten Berlin, który większość ludzi kojarzy jako Berlin, albo tak o nim myśli, czyli Mitte, Prenzlauer Berg, jakby Friedrichshain i tak dalej, te wszystkie części były we wschodnim Berlinie, a nie w zachodnim Berlinie, włącznie ze wszystkimi muzeami. Teraz to miasto też trochę wygląda inaczej, niż wyglądało 15 lat temu, ale wtedy, mówimy o początku lat 90., to były po prostu były ruiny. W sensie to były kamienice po prostu, które były kupowane za bezcen. Przez bogatych Niemców z południa lub północy. Ja mam sporo znajomych z Monachium, których rodzice kupili po prostu kamienicę. Teraz w takich miejscach, gdzie tam wiesz, mieszkanie kosztuje 3000 euro e, czynsz za, za miesiąc, a oni są właścicielami tych kamienic. E, I tak naprawdę mam też znajomych, którzy przeprowadzali się do Berlina na początku lat 2000, Miałeś dofinansowania do czynszu. Bo tak bardzo nikt nie chciał mieszkać w Berlinie. To w ogóle nie było miejsce, które było. Z perspektywy ludzi atrakcyjne, więc ono zawsze, w ogóle historycznie, też przyciągało bardzo specyficzny rodzaj ludzi. Bardzo tam była rozwinięta kultura punków, jest to, jest to bardzo gejowskie miasto, jakby bardzo dużo alternatywnych i kultur, i subkultur, i mniejszości, i ludzi, którzy po prostu poszukiwali swojego miejsca, jakby wyciętego trochę na mapie, z, jakby z innych miejsc, a jednocześnie miałeś ludzi urodzonych w Berlinie tylko ci, którzy się urodzili w Berlinie, jakby przynajmniej moje doświadczenie było takie przez bardzo długi czas i nawet byłam świadkiem takich rozmów, na przykład jakaś tam super kolacja u znajomych idą właśnie rozmowa o berlinczykach i ktoś się pyta kogoś, e, gdzie się urodził, mówi, że w Berlinie, a w której części Berlina? Mówi, no, w zachodzie. W zachodzie, w zachodzie. Mhm. Wschód jest lepszy. On mówi, nikt, kogo spo, poznasz, kto się urodził w Berlinie, nie urodził się w Berlinie wschodnim. To, to też nie jest prawdą. Oczywiście są ludzie, którzy się urodzili w wschodnim Berlinie, jest, na pewno jest, jest bardzo dużo, ale to ci Berlińczycy, o których myślimy, oraz ci, którzy zasiedlają Berlin Wschodni, to nieco są Berlińczycy Berl 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 z Charlottenburga, Wilmersdorfu, Gronewaldu i tak dalej, bogatych części Berlina, które po prostu w naturalny sposób przesunęli się na wschód. Jest bardzo dużo Niemców, którzy nie są z Berlina. W ogóle statystycznie to chyba wygląda tak, że mniej niż połowa mieszkańców Berlina jest urodzona w Berlinie. A w ogóle to, o. że ktoś jest urodzony w Berlinie, to też nie znaczy, że jest etnicznym Niemcem, mhm. bo to też, to też jakby ma znaczenie, ale statystycznie w tej chwili chyba jest to 53% ludzi, mieszkańców Berlinie, nie urodzi urodziło się poza Berlinem. Przy czym 70% populacji to są Niemcy, a 30%, dwa, inaczej, 22% to są obcokrajowcy zarejestrowani, bo to też jakby jest bardzo istotne, w sprawie 170 różnych krajów, a mówimy o 3,5 miliona ludzi, którzy mieszkają w aglomeracji berlińskiej. Więc w ogóle, wiesz, jak mówisz o berlinczykach, no to teraz pytanie, o kim, o kim się, mhm. się urodził w Berlinie, o Niemcach mieszkających w Berlinie, bo to też w ogóle okazało się, słuchaj, że... Że, że trzy miasta, które najbardziej zasiedlają po prostu Berlin, jeśli chodzi o miejsce urodzenia, to jest Hamburg, Damaszek i Drezno. <grymne> więc jednak jest tam trochę Niemców, ale też jakby są to, jeśli chodzi o mniejszości, e, Turcy, Polacy i Rosjanie są mhm. największymi jakby statystycznie jakby grupami, więc jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Plus znowu jeszcze, to, skoro pamiętam, to się podzielę wszystkimi statystykami, że największa grupa wiekowa w Berlinie to jest ludzie pomiędzy 30 a 35 rokiem życia. Więc w ogóle jest to też stosunkowo młode miasto, gdzie połowa ludzi nie urodziła się w tym mieście, a 20, a właściwie 1, 1 czwarta, 1 piąta to są ludzie, którzy są w ogóle obcokrajowcami, kompletnie nie Niemcami, mhm. nie mieszkającymi w Niemczech. No więc jakby wiesz, daje ci to też poczucie, jakby wiesz. Twoje doświadczenie Berlina i tego, co to oznacza dla różnych ludzi tam mieszkających, naprawdę zależy od tego, z kim rozmawiasz, bo to, bo to nie jest jednorodna jakby sytuacja. Ale jestem ciekawa, czy przy tej mnogości kultur jesteśmy w stanie stworzyć sobie taki stereotypowy profil Berlinczyka, czy na start trzeba byłoby zrobić kilku takich Berlinczyków, żeby móc przedstawić właśnie taką reprezentację miasta? Tak, myślę, że, myślę, że kilku na pewno. Na dwóch podstawowych, no to był Berlin Zachodni, Berlin Wschodni. Mhm. Po prostu. Bo to są. To, to jakby to jest inna tkanka miasta, inne myślenie o tym, czym miasto jest. Okay. Czyli Mów nadal do... teraz, to teraz tak, też jest tak, nie jest to, jeszcze tak wymieszane. No wiesz no, jakby, no, jakby, no nie, myślę, że wiesz, nadal Berlin ma wschód i zachód, ale taka identyfikacja z tym, co oznacza wschód i zachód, no to to też jest jakby czasowe, no bo mur upadł w e, 89 roku, no to powiedzmy, że no, nadal ludzie urodzący się w perspektywie dziesięciu kolejnych lat jeszcze rodzili się w tym Berlinie jednak dzielo, dziel, podzielonym, myślę, że w, wiesz, z perspektywy ostatnich 10-15, to to nie ma aż takiego mhm. znaczenia. Chyba, że masz rodziców bardzo zidentyfikowanych z tym, co to oznaczało. Ale jednak jest tak, że jak rozmawiasz z osobami urodzonymi w Berlinie, to oni bardzo szybko informują cię, w której części Berlina okay. się urodzili. E, więc ten wschód, zachód to jest jedna grupa. Druga część jest taka, że mm, Berlin ma bardzo specyficzne dzielnice które każde, każda z nich ma swoją bardzo konkretną y, kulturę, lokalność, dynamikę, mm. dostęp. Ten, to miasto w ogóle było zaplanowane w taki sposób, że będąc w jakiejś dzielnicy nie musisz jeździć do tak zwanego centrum. Jakby to, ono nie jest centralnie ułożone, tak jak na przykład, no, nie, nie chcę powiedzieć, że w Warszawie jak jesteś na Ursztynowie, to musisz jeździć do centrum, prawdopodobnie masz tam wszystko, czego potrzebujesz, ale jednak z, układ Warszawy jest taki, że większość jakby knajp, miejsc, imprez i tak dalej jest... Jednej konkretnej dzielnicy, lub trochę rozszerzona wokoło. A w Berlinie każda z dzielnic ma swoją po prostu specyfikę, swoją grupę wiekową. Ludzie wybierają te dzielnice, naprawdę identyfikując się z tym, co te dzielnice oznaczają, chyba że przeprowadzili się, nie mają pojęcia i tam akurat wylądowali. Więc naprawdę zależy, z kim rozmawiasz na pewno. A powiesz tak dosłownie w skrócie, jak można by scharakteryzować takiego zachodniego Berlińczyka i wschodniego? Um, wiesz, co no. Też nie, nie chciałabym, bo nie chciałabym wchodzić w taką rzecz jakby stereotypową. Mhm. Poza tym, może nie mam jakiejś ogromnej wiedzy pod tym względem, ale myślę, że to, czym oni uważają, że mhm. się różnią, przynajmniej z mojego doświadczenia, z tych podstawowych rozmów, no to jest kwestia jakby, jakby zachodni, zachodni Niemcy, nie tylko Berlińczycy, ale zachodnie Niemcy patrzą na wschodnie Niemcy jako takich ubogich krewnych. Z różnych względów. No częściowo dlatego, że było to znacząco biedniejsza część niż zachodnie Niemcy. Częściowo dlatego, że jakby wiesz, no, ci wierzyli w system kapitalistyczny bo po prostu i rozwój, a tam ci coś kompletnie innego. Więc jest dużo takich właśnie społeczno-psychologicznych i ekonomicznych aspektów tego. E, tam jest, to jest kompletnie inna, kompletnie inna architektura też jakby tych miejsc. Znacząco bardziej bogata, oczywiście uważająca, że jest zachodnia w tym hmm. samym znaczeniu, w którym my hmm. myślimy o zachodzie. A, a wschodni Berlin bardziej patrzący jakby w, na wschód, i zresztą widać to po architekturze, że nadal jest, oni bardzo w ogóle też dbali o tą architekturę, więc jest bardzo dużo jeszcze perełek socjalistycznej architektury. No to jakby Berlin i Warszawa nie dużo się różnią, tylko że tam akurat przez ich stosunek do tego systemu te rzeczy były, o nie dbano. Więc jakby te, te perły architektury modernistycznej, o której się jakby w Warszawie jakby mówi, których już nie ma, bo zostały zburzone, jako właśnie te symbole po prostu tej Warszawy, której nikt nie chciał, w Berlinie były dosyć pielęgnowane. Więc myślę, że te różnice jakby polegają na takim poczuciu, że, że wiesz, oni się wychowali w trochę innych miastach, z mm. trochę innym jakby. No ci musieli trochę walczyć o przetrwanie i jakby wiesz, poznali ten brudny, szary Berlin, który potem wykupowali ci zachodni Niemcy. A ci zachodni Niemcy mieli poczucie, że oni byli z tego Berlina, Berlina, a tam to jakby wiesz, wieś trochę, nie? Zaleźli, zaleźli. <laughs> za, 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 za żelazną kurtyną. Ale też zakładam, że to się mocno zaciera, miesza tak. i na pewno, jak mamy tak. tych przyjezdnych, to oni właśnie, czy przyjezdni, którzy. Nie wiem czy gonią, ale przyjeżdżają do Berlina podążając za jakąś wizją Berlina, którą możemy obserwować choćby w mediach, czy tak się mówi o tym mieście, do tego pewnie dojdziemy. Czy oni wybierają którąś część Berlina jako, jako tą, która daje takie możliwości, jako tę, która jest najbardziej cool, powiedzmy? Wiesz co, tak. To znaczy bardzo dużo ludzi z ciekawością większą podchodzi do wschodniego Berlina niż do zachodniego Berlina, no bo tam, jak wiesz, coś się działo, jakby kąt kulturowy albo po prostu inaczej. No zachód pod tym względem, jak patrzysz na Kudam czy, czy właśnie Charlottenburg, Savigny Place, te wszystkie części, one wyglądają jak wszystkie duże, piękne zachodnie miasta. Nie ma tam jakiejś ogromnej specyfiki, jeśli chodzi o architekturę czy to, co tam jest oferowane, a wschodnie jednak ma ten taki, wiesz, sznyt. Be, jakby tak naprawdę myśląc o Berlinie o tym, te, takie, to, co się ludziom tak. pojawia, jakby myśląc o Berlinie, mhm. to jest wschodni Berlin, a nie zachodni Berlin, to, to jest jakby jedna z podstawowych rzeczy. Druga jest taka, że no we wschodnim Berlinie wypadły wszystkie muzea, praktycznie, no więc jakby siłą rzeczy. Kolejna rzecz jest taka, że przez to, że ten, że ten wschodni Berlin był taki niezagospodarowany i biedny, i było w nim tyle tak naprawdę wolnych przestrzeni. E, Zniszczonych i nieodbudowanych, i tak dalej, to też to było miejsce, które w ciągu tych ostatnich 15 lat się dramatycznie zmieniło w nowoczesną stronę. I jak teraz jedziesz do zachodniego Berlina, to widzisz, że ten zachodni Berlin jest taki wiesz, z lat tak, 90. Tak, się tam no nie? w pewnym sensie, a ten wschodni jest jak dużo bardziej jakby nowoczesny. I to do, nie dotyczy tutaj, to wiesz, tak jak w Warszawie masz warszawski, warszawski skyline z wieżowcami, bo to nie jest w takiej formie. Ale masz super plomby, w ogóle super architektura, dużo tam jakby wiesz, nowych rzeczy się wydarzyło i takich też zmian przestrzeni, bo nagle pozostało dużo budynków, które były wykorzystywane do celów historycznych, a które w tej chwili są zamieniane na jakieś instytucje kultury czy, czy, czy tego typu miejsca, więc ta transformacja Berlina była się że transformacją Berlina wschodniego, a nie zachodniego, bo zachodnie funkcjonował, żył i tam niewiele było miejsca do tego, żeby coś zrobić. A poza tym, to, o czym ludzie czasami zapominają, to jest to, no, że Berlin był podzielony murem który nie był tylko murem, tylko był otoczony jeszcze pasem tak naprawdę, który e, ten mur chronił, żeby ludzie nie mogli przez niego przechodzić. W związku z czym nagle te, cały ten, tak naprawdę ta budowlanka oraz jakby e, urbanistyczne planowanie miasta spowodowało, że masz po prostu, wiesz, no pas, nie wiem, tam ilu, trzech kilometrów ciągnący się przez całe miasto, gdzie masz po prostu miejsce do budowania. Więc na przykład plac, Podzamy Plac, który ma jakby, wiesz, budynki zaprojektowane przez Renzo Piano, i wszystkich Star Architects, to są miejsca, które były kompletną pustynią przed, przed lat, w latach 90. To po prostu pole w środku miasta, które, które jakby. Te, więc, więc, więc to też jest jakby specyfiką bardzo jakby berlińską, że jest bardzo mało miast, jeśli w ogóle jakieś istnieją w szeroko pojętym zachodzie które nagle po prostu w latach 90. od do teraz masz po prostu, wiesz, plac budowy bez wyburzania starych rzeczy, bo tam po prostu było puste miejsce, więc na przykład takie części tam właśnie Linienstrasse, czy, czy ten taki środek takiego klasycznego Mice, 15 lat temu co drugi budynek, miał, w sensie tam nie było budynku, a teraz one są, więc jesteś, więc ja już z perspektywy tego od pierwszego stażu do teraz jakby funkcjonuję w trochę w trochę innym mieście, więc, więc na pewno ten wschodni jakby jest gdzieś tam bardziej interesujący i atrakcyjny, ale myślę, że w tej chwili on jest jakby też zunifikowany, mhm. więc jakby teraz lepiej wygląda wschodni niż zachodni, natomiast jak wiesz, jak rozmawiasz z kimś, kto jest stamtąd nie wiem, więc no to tak jak my, jakby wiesz, jak oprowadzasz kogoś po, po Warszawie, czy, czy jakby historia Polski ma ja czasami się śmieję, że po Warszawie, jak się chodzi, to wiesz, du dużo rzeczy jest, a dużo jest wyobrażonego miasta, że mówisz, a tutaj było to, a to wygląda tak mm -hmm. dlatego, bo coś tam. No nie? I tak podobnie jest w Berlinie, że to jest miasto, które przechodzi taką transformację, że jakby funkcjonujesz w mieście, które wiesz, się rozwija razem z ludźmi, którzy tam mieszkają. I pamiętam, jak przyprowadzałam się tam na kilka miesięcy podczas studiów, to wydawało mi się, że fajniej będzie zamieszkać w zachodniej części, bo jednak mamy taką hmm. wizję świata zachodniego jako tego lepszego. Jest to moim zdaniem nadal gdzieś tam wryte, w naszą mentalność. I jakim zaskoczeniem było dla mnie to, że te wszystkie najfajniejsze miejsca, do których jeździłam, były na drugim końcu miasta, czyli Fajnie. właśnie w tej, w tej wschodniej części. Ale to też jest ciekawe, bo powiedziałaś właśnie, że niesamowitą transformację przechodzi Berlin i przechodzi w kontekście właśnie dorównywania poziomem, czy nawet stawania się bardziej atrakcyjnym, ale na samym początku powiedziałaś, że to miasto nie zmienia się przez lata. Tak, tak, to rzeczywiście zaraz sobie trochę zaprzeczyłam. Więc myślę, że zmienia się, jeśli chodzi o architekturę. E i to taką, wiesz, mieszkaniową może, ale jeśli chodzi o podejście, myślę, do życia, ono jest tak, wiesz, utrzymuje się ten poziom po prostu, wiesz, dy dynamiki komórki miejskiej dosyć, dosyć dobrze. Ale też na przykład nie zdawałam sobie z tego sprawy, no bo tak jak mówię, byłam tam jako studentka, więc też ta moja rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Zastanawiam się, czy choćby na przestrzeni tych ostatnich pięciu, sześciu lat, bo o, o takim czasie mówimy, czy nadal powiedziałabyś, że to miasto pozostaje podobne? Czy to, to tempo życia... Jest wolne, nadal jest to duża taka odskocznia, jeśli chodzi właśnie o, o ten pęd i o to, w jaką stronę idą inne stolice, że Berlin jest, jest spójny po, po tych na no, pół dekadzie, można powiedzieć. Tak, to znaczy jakby znowu, to też jest trochę tak, że myślę, że dużo zależy od tego, w jakich okolicznościach się w Berlinie funkcjonuje, bo, bo ja, moja, moja, moje poczucie tego, jak funkcjonuje Berlin w kontekście jego pędu lub jego braku, obserwuję... Z takiej, z takiej pozycji osoby, która tam się pląta po ulicy bez prawa jazdy, nie, chodzi, nie jeździ i nie chodzi do pracy w jakimś budynku. Gdzieś mm. jest jakby więc, więc moja styczność, jakby z taką funkcjonującą tkanką miasta, z takiej normalnej osoby, w cudzysłowie normalnej lub po prostu normalnej, która wstaje rano, wychodzi do pracy i musi się jakby przemieszczać po mieście, te doświadczenia mogą być, bo mogą być inne, więc Przyznaję się bez bicia, funkcjonuję w totalnej bańce osoby kreatywnej pracującej z domu. W związku z czym moje wyjścia z domu są siłą rzeczy w tych, w tych miejscach i momentach i z powodów, które dotyczą po prostu mojego samopoczucia i chęci, a nie jak, jakiegoś przymusu, nie. ale właśnie z perspektywy obserwowania tego, nawet tego, kiedy są korki, o jakich godzinach w stosunku do tego, o jakich godzinach są, są w Warszawie oraz tego, jak funkcjonuje też komunikacja miejska i tak dalej. I to mówią wszyscy, bo to też mam sporo znajomych, którzy na przykład, czy są z Londynu, albo jakby z Paryża, albo z Nowego Jorku i przyjeżdżają, wracają i tak dalej, że to jest miejsce, które jest jednak bardzo spokojne. Mm -hmm. Porównując to, ty też jakby, no Londyn jest znacząco większy niż, niż, niż Berlin i są to miasta, w którym ludzie bardzo dużo pracują w Berlin. Jakby nie wiem, jak to statystycznie, znowu była może sprawdzić, wygląda, jeśli chodzi o rodzaje pracy i tak dalej, ale jednak, na przykład porównując Berlin do Hamburga, Düsseldorfu, Frankfurtu i tak dalej. W Berlinie jest stosunkowo mało, może inaczej. Niemcy przeciwieństwie na przykład do Polski są bardzo regionalnie, jeśli chodzi o dystrybucję pewnych rzeczy. Hamburg to jest, jest bardzo dużo agencji reklamowych, kreatywnych oraz prawie cały rynek wydawniczy. Düsseldorf zagłębie jakby mody i biznesu. Wszystkie jakbyś tam firmy tekstylne, inne tego typu rzeczy są tam. Monachium i okolice, oprócz oczywiście agencji kreatywnych, reklamowych i tak dalej i bardzo dużej ilości takich rzeczy, też w branży kreatywnej, cały przemysł samochodowy, to jest ta część. jakby tak Porsche, Mercedes, Audi, to jest wszystko tam. Frankfurt, giełda, finanse i tak dalej. Berlin, tak naprawdę. Impreza, na to jest dokładnie. Berlin, Berlin, ja się śmieję zawsze, to są, obrażając niektórych znajomych z Berlina, tym to są ambasady, muzea i kluby. Mm -hmm. No właśnie, i ile w tym uproszczeniu jest prawdy? Słuchaj, no jeśli to było co prawda przed pandemią, ale, ale myślę, że statystycznie to już wróciło do podobnego poziomu, w Berlinie to było 2 miliardy euro rocznie przemysłu imprezowego i tutaj mówimy o tych rzeczach zgłoszonych podatkowo, mm -hmm. a nie o wszystkich rzeczach, które są wokoło tego, z których nikt nie płaci podatków i nie zgłasza, tak? Biorąc pod uwagę, że teraz się to trochę zmieniło, ale jednak w większości klubów i w barów w nie możesz płacić kartą z jakiegoś tak. konkretu. To, to się nie zmieni z konkretnego powodu. No bo jak nie, ma, nie płacisz kartą, no to jakby wiesz, niepoliczalne rzeczy związane z płynami i tak dalej. Więc jeśli, jeśli wiesz, jeśli mówimy o dwóch miliardach euro, w klubach, a Berghain jest zarejestrowane jako instytucja kultury i płaci podatki jak muzeum, no to wiesz, myślę, że to, nie, to już nie jest moje prywatne doświadczenie, to, są, to jest jakby to jest powód, jakby wiesz, do, dla którego ludzie przyjeżdżają do Berlina. Tak, kwali dygresji jedną z rzeczy, która mnie absolutnie zaskoczyła, nie, nie wiem czy na plus czy na minus, po prostu to zaakceptowałam, to było to, że jednak obrót gotówki jest bardzo intensywny i, i niemożność płacenia kartą była dla mnie czymś tak. absurdalnym. wtedy się To się <laughs> trochę zmieniło z, z różnych względów, ale tak, no to jest, to jest, ja, ja pamiętam, przeprowadziłam się do Warszawy, przepraszam, do Berlina. W 2014 ja się śmiałam, że tutaj wiesz, babcie płacą paypassem po prostu, a w Berlinie wiesz, w Ikei masz bankomat przy kasie. Nie? Ale właśnie mówiąc o, wiesz, o stereotypach, trochę ich unikasz, to ja sobie pozwolę, że jak, jak, <grym> jak myślimy o Berlinie, staram się na to patrzeć właśnie tak, jak on jest przedstawiany hmm. i co w naszych głowach się jawi, kiedy, kiedy mamy wizję wycieczki do Berlina czy przeprowadzki. To ta kultura imprezowa, w ogóle sztuka, jakieś taka. Hmm, Indywidualność. To są takie hasła, tak. które przychodzą do głowy, ale też ta taka ciemniejsza strona, może właśnie narkotyki, imprezy, o których się nie mówi i, i właśnie. Nie pytanie... mówię albo mówi też, się wiesz, nie hmm. mówisz z perspektywy Warszawy, ale w Berlinie absolutnie mówisz. No właśnie, czy to, czy to jest codzienność? To może być Twoja codzienność. Na pewno to Te może dostań, być. Twoja to jest absolutnie kwestia twojego, Twojej decyzji. No, takie wiesz, naj, najprostsze rzeczy, które mogą jakby pokazać, jak to wygląda. Standardowe, standardowy bar, w sensie taki, wiesz, każda dzielnica ma jakieś takie swoje jakby miejsca, e, nawet w Mitę, w dzielnicy, która, która jednak jest dosyć dorosła i tak dalej, pra, pra, działają 7 dni w tygodniu, są do czwartej na i masz tam codziennie ludzi. Codziennie. I to są myśli. dwie osoby się. Mieszkańcy po prostu... czy to ludzie też przyjeżdżający do Berlina na imprezę? I zawsze jest to mieszanka, mhm. ale, ale jak się tam raz po raz pojawiam. Yy, bo tam nie wiem, ktoś ze znajomych na przykład gra, albo nie wiem, są jacyś znajomi z zagranicy i jest, wiesz, kończysz, bo, bo też Berlin po prostu. Myślę, że teraz może też być trochę inaczej, ale pamiętam, że jedna z takich rzeczy, która mnie bardzo, która wymagała jakiegoś takiego dostosowania się życiowego, było to. Że w Berlinie y, wtedy, ja też funkcjonuję w tej chwili w trochę na innej zasadzie, ale wtedy było tak, że kolację rezerwujesz na 21-22, koło północy idziesz do baru na jednego, dwa drinki, a do klubu idziesz o drugiej, mhm. trzeciej wieczorem. I to nadal tak jest. W sensie chodzenie, jak przychodzisz do klubu o północy, to jesteś dwie godziny pół w pustym klubie. W sensie nawet mhm. główni dj e nie grają nigdzie przed drugą, a standardowo trzecia, trzecia, trzydzieści. E, największe kluby berlińskie, ale zwłaszcza Berkain, otwierają się, w, w sensie mają też imprezy w piątek, no ale otwierają się o północy z soboty na niedzielę i ostatni DJ kończy o dziewiątej rano w poniedziałek. To jest nieustający, to, to nie jest, że tam raz po raz jest tydzień w tydzień, a Sylwester zaczął się w piątek, a kończył się we wtorek o trzynastej. Na każdym etapie, jak wchodzisz, to masz tam tak, jakbyś w ogóle wchodzisz, po prostu wiesz. Jak, jak to scen filmowych, po prostu w mm -hmm. klubie tam jest pełno. I kolejki na trzy godziny przed wejściem. To jest dobry marketing wiesz, A to jest bar, który działa tylko w weekend, no ale nie wiem, Kitka chyba, nie wiem czy działa siedem dni w tygodniu, ale na pewno kilka dni w tygodniu. Są kluby, które działają czwartek do niedzieli. Jeśli są jakieś dni przerwy, to są to poniedziałki, wtorki, ale są inne, które działają dokładnie tak naprawdę dla nich takie, takie te główne dni to są to jest wtorek, czwartek, bo ci, którzy wychodzą z tych klubów, idą tam i są tam do czwartku, Zresztą to nie jest już część mojego. W sensie nigdy, nigdy moje życie nie wyglądało w taki sposób, ale jak się tam przeprowadziłam 10 lat temu, to miałam sporo znajomych, którzy już tego nie robili, ale kiedyś, jakby wiesz, to, to mhm. się przesuwali. No bo że jak masz 20 parę lat, albo dwa, wiesz, przeprowadzasz się do Berlina i lubisz muzykę, albo pracujesz w branży kreatywnej, nie musisz chodzić jakby wiesz w garniturze do pracy następnego dnia, no to i nikt cię nie ocenia z tego powodu i to jest akurat fakt, nadal nikt cię nie ocenia z tego powodu. Ja się czasami śmieję, mam moich sąsiedzi z góry, którzy tam mają po 40 parę lat, tak mówię tak, bo oni byli jakieś takimi dorosłymi ludźmi, biorąc pod uwagę mógł, mój wiek, to do, do siebie zbliżeni i wr wracałam z jakiejś kolacji, nie była druga w nocy, Ej, siedziałam na, na kanapie, coś tam jeszcze sobie czytałam i słyszę tego: stołek, jakby chodzenie po schodach, więc myślę sobie przynajmniej oni wracają do domu później niż ja a są to, jakby wiesz, dorośli ludzie, bo jakby wiesz, dobre prace, dzieci i tak dalej. To jest po prostu, jakby to miasto jakby funkcjonuje w trochę, w trochę innych godzinach i myślę, że bardzo dużo ludzi też się tam może w związku z tym zagubić trochę no mhm. więc, jakbyś, to może być twoja codzienność pies kulową nogą się tym nie będzie interesował. Możesz robić w pewnym sensie, co chcesz. Na pewno możesz być, wiesz, znakiem zapytania pod tym względem. Eee, dotyczy to i zarówno substancji, jakby, jak i wszystkich jakby, eksperymentów związanych ze swoją e, orientacją, identyfikacją seksualną, życiową, preferencjami. Jakby to jest miasto, które, które daje ci taką możliwość. I miałam takich Trochę sporów, czy, czy może no, kłótni, to za dużo powiedziane. Jak tam opowiadałam z taką dosyć dużą fascynacją, bo teraz wiesz, wiesz, tak długo jakby jestem w tej sytuacji, że uważam to, w sensie, wiem, że to nie jest norma w porównaniu do innych miejsc, no, ale jakby, ani, ani, jakby nie jest jakiś temat, który mnie bardzo zajmuje. Ale wtedy z jakąś taką właśnie fascynacją opowiadałam jakieś historie, jak to wszystko w Berlinie wygląda. I myślałam, że to jest straszne, bo ktoś tym ludziom powinien jakby powiedzieć, że w ogóle tak nie mm -hmm. można, bo tam jest taka, nie wiem, Kompletnie historia pewnie, którą się nie powinnam dzielić w tej chwili, ale w jednym z tych jakby bardzo znanych klubów jest taki gość, który... Nie, chyba nie mogę powiedzieć tej historii. Po angielsku ona brzmiałaby trochę jakby mniej problematycznie. Zmiękczona. No w, każdy, w każdym razie ma bardzo specyficzne preferencje seksualne dotyczące tego, co jest dla niego interesujące, które de facto nawet nie są seksualne, bo nie dotyczą jakby jakby nie dotyczą aktu fizycznego z inną osobą, ale jakby, no, nieważne. Jest to gość, o którym wszyscy wiedzą, on tam zawsze jest przy, przy męskich pisuarach i, i mam, miałam kolegów, którzy przyjechali z, z alei tam wzięliśmy ich na imprezę i on przychodzi taki po prostu sinny i mówi w łazience i tam był ten gość i się zapytał, czy on może i wszyscy mówią, dobra, weź się wyluzuj, po prostu hmm. tylko pytają, ale zrobiłeś to, czy tego nie zrobiłeś? I, i to jest gość, który jest jakimś prawnikiem wysoko postawionym, okay. tam po prostu tam jakby wszyscy go znają, chodzi tam po prostu od 10 lat ja to opowiadałam mówiąc, że dla mnie, jakby bo wiadomo, że można to spojrzeć, tak, to się powinno być zabronione, ludzie powinni tego nie robić, ale to jest fakt, ludzie tacy są, ludzie to robią i fakt, że jest miejsce, są miejsca, do których oni mogą przyjść i być po prostu sobą, tak. i nikogo to nie interesuje, nikt cię nie ocenia, chcesz to możesz, nie chcesz, nie musisz, to nie jest w ogóle o tobie, to jest ten rodzaj po prostu jednak wolności, która, y, która ci daje, Poczucie, że możesz sobie też siebie poszukać. To nie oznacza, że nagle wiesz, będziesz chodzić po prostu w się do pracy rano, bo to w ogóle nie musi być na takiej zasadzie. Ale że masz po prostu prawo sam siebie zapytać, co jest dla ciebie interesujące, i zapytać, czemu nie to, i czy to dlatego, że nie chcesz, czy tego się boisz, albo mhm. się boisz, że ktoś cię oceni. Że jednak ta, ta wolność w Berlinie, um, ona jest. Bo to nie jest tak, że to ona ci uderza, wiesz, jak obuchem w głowę, jak wychodzisz z pociągu w na dworcu i możesz spokojnie po prostu, wiesz, funkcjonować w kompletnie innej bańce, robiąc kompletnie inne rzeczy. I jest to też miejsce, które bardzo polecam dla ludzi z dziećmi, z babciami i z rodzicami, naprawdę. To nie jest tylko tak, mm -hmm. że jakby osoby, które się interesują po prostu ciemną stroną miasta, imprezami, narkotykami i eksperymentami seksualnymi powinny iść do Berlina. Ale fakt, że to miejsce istnieje i że ono w ogóle istnieje po prostu w stolicy Niemiec, i, tak. I że to ona jest się wpisuje dymą. bardzo właśnie też w tą, tą, myślę, protestancką etykę związaną z tym, że to jest twoja sprawa. Tak. To jest twoja sprawa. To jest ciekawe właśnie, że jest ta przestrzeń i tak sobie myślę, bo nawet zadałaś mi pytanie przed nagraniem, dlaczego nagrywam tę serię, tak? zdam sobie sprawę, że trochę taka psychoanaliza miasta mm. jest dla mnie czymś naprawdę intrygującym i tutaj wiele rzeczy, jak opowiadałaś, przyszło mi do głowy, ale na pewno to, że w momencie, kiedy dla osób z konkretnymi preferencjami jest przestrzeń na to, żeby spotkać się tam z, z ludźmi, którzy podzielają twoje... I być, na, być sobą to, w ogóle, z... wiesz, nie tak. żyć, że jest coś sobą nie tak, że tak jest. I też nie musisz wtedy w miejscu, które temu nie sprzyja, tego poszukiwać na przykład czasem na siłę. I, I to myślę, że I już jest piękne. I naraża ci jakieś niebezpieczeństwo tak. też z tym związane. Um, i właśnie powiedziałaś ważną rzecz, że ta, ten świat jest dostępny i on może być Twoją codziennością, ale z drugiej strony nie musi. I to jest, myślę, mega ważne, że jakby utarł się taki jeden konkretny stereotyp Berlina, ale zapominamy, że tam też jest życie rodzin z dziećmi, tak, jest tak. sielanka, są parki Absolutnie. i możesz zupełnie w tym nie uczestniczyć. I zakładam, że żyjąc w zupełnie innej bańce, też możesz mieć bardzo interesującą codzienność. Absolutnie. Także. Co, co twoim zdaniem Berlin ma do zaoferowania, jak wytniemy całą tą scenę tak. imprezową? Wiesz co, Berlin jest e, e, fascynującym miejscem, które naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania pod bardzo wieloma różnymi względami. Jak e, rozmawiałeś wcześniej, myślałam sobie, wiesz, po, po, polecajki, miejsca, wiesz, gdzie, gdzie, gdzie po sztukę, gdzie e, jakby ilość muzeów. Wiadomo, że jak porównujesz to do, do Londynu, czy do Paryża, czy do Nowego Jorku, no to to są standardowe rzeczy, te mm. miejsca po prostu to jest też polityka kulturalna, e, gospodarka kulturalna itd., itd. To są elementy, które są celowo planowane jako rzeczy, które przyciągają turystów, powodują, że warto tam przyjechać, ale ilość po prostu fantastycznych instytucji kultury i sztuki i muzeów, specjalizujących się w bardzo jakby różnych rzeczach, piękno tych budynków i oferty kul kulturalne, kulturowe, które te miejsca mają, ale to ile tego jest, to takie, wiesz, podstawowe rzeczy, które, które ja bym polecała, to jest wiesz, to jest tego z siedem. Nie? I to to mówimy takie rzeczy, że można tam cały dzień spędzić w każdym z tych miejsc i każdy ma swoją jakby specyfikę. Więc na pewno, a to są tylko główne muzea, oprócz tego jest jeszcze masa jakby galerii, pomniejszych muzeów specyficznych, jakby w ogóle tematów. Więc na pewno oferta, oferta kulturalna z perspektywy muzeów jest ogromna. Podobnie jeśli chodzi o festiwale, i to one nie dotyczą tylko jakby muzycznych, jakby z muzyki elektronicznej, ale po prostu bardzo dużo tam się gdzieś tam różnych tego typu dzieje, rzeczy dzieje, eksperymentalnych, związanych z performensem, tańcem i tak dalej. Nadal jak się to porównuje z Londynem, Berlin, z Londynem, Paryżem i Nowym Jorkiem, no to uboga krewna, ale jednak jest tam, ale, ale jest tam dużo w ogóle mega fantastycznych rzeczy, i to takich naprawdę znaczących też z perspektywy. Myślę dziedzictwa kulturowego ogólnie, bo jedno z moich ulubionych miejsc no Neue National Gallery w Berlinie, które przy, jest, wypada tak trochę przy, przy, przy podziemnym plac, które było zaprojektowane przez miejsca van der Rohe. Ostatni budynek, jedyny budynek, który mis van der Rohe budował w Niemczech po II wojnie światowej, no bo on też, też jest nurt architektury, który był bardzo anty nazistowski i oni po prostu odrzucali kompletnie te wszystkie jakby założenia i architektoniczne, ale też oczywiście przede wszystkim filozoficzne temu przyświecające. Przepiękny budynek, który jest takim szklanym pawilonem, gdzie muzeum jest w podziemiach, który był przez 7 lat remontowany przez studio Chipperfield, które w tej chwili już zostało otwarte jakoś dwa lata temu we wrześniu. Fantastyczne, fantastyczne miejsce, bardzo warto odwiedzenia. Tak samo Noyes Gallery, jest Muzeum, które też przez Chipperfielda było Restrukturyzowane. Jakby wy, to jest budynek, który wygrał nagrodę na, za najlepiej zaprojektowany budynek e, na świecie w 2007 roku. E, kosztowała ta renowacja więcej niż wybudowanie Muzeum od podstaw. <grymne> e, ale tam jest na przykład po pierwsze na które jest takim miejscu, które ma naturalne świetliki z sufitu z takiej kopuły, więc ona jest takim po prostu naturalnym świetle. W ogóle to, jak to jest w ogóle zrobione, na jakim w ogóle niesamowitym poziomie są te, te miejsca. Nie tylko budowane, odnawiane, ale, ale prezentowane, więc, więc na pewno każdy, kto jest zainteresowany sztuką, to ma tam po prostu, myślę, że tydzień mógłby chodzić po muzeach i codziennie widzieć coś, coś innego i fajnego. I też plusem też tego jest to, że mam wrażenie, że też porównując jakby e, 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 bilety wejścia, no to one są stosunkowo tańsze w, e, niż w tych największych zachodnich stolicach. Poza tym, jak się w ogóle kupuje karnet roczny, to to w ogóle są jakieś żadne kwoty tak naprawdę. W sensie chyba bardziej ci się w ogóle opłaca kupić karnet roczny, niż i do pięciu muzeów pod rząd, trochę na tej zasadzie więc ta oferta kulturalna jakby ma, ma myślę, duże, duże znaczenie, a poza tym one są stosunkowo puste. To znaczy, tam są oczywiście ludzie, ale to nie, są, to, nie jest, to nie jest jak w Lubrze, że po prostu wiesz, masz kolejkę wokół budynku przez 24 godziny i lepiej, żeby sobie trzy dni wcześniej zajęła miejsce. Nie? No bo ludzie z inną intencją przyjeżdżają do Berlina <laughs> i po prostu nie wiedzą, tak. co tam jeszcze innego tak. można zobaczyć. A tak. No, no poza jedną, jedna z takich też na przykład rzeczy, które ja kocham, akurat, akurat jest, jest to dosłownie obok mojego domu. Jest taki cmentarz, który bardzo, bardzo, bardzo bardzo polecam. Jest przepiękny. W ogóle, w ogóle niemieckie cmentarze są super, bo, bo to są tak naprawdę ogrody. Mm -hmm. To nie jest w ogóle tak, jak w Polsce że masz takie wielkie, tam jakby pomniki. No, jakby cmentarz w Polsce to jest trochę co innego niż to, o czym tutaj myślę. Są bardziej to jakby pomniki. Akurat ten, który, ten, który jest obok mnie, to jest Dorotheenstadt, na um, co um, Dorotheenstadt Cemetery i tam leży Bertolt Brecht, Hegel, Fichte, Henry Marcus i tak dalej. Wszyscy są jakby na tym, na tym cmentarzu, ale jest tam kaplica, która ma, jest zaprojektowana od wewnątrz razem z instalacją świetlną przez Jamesa Turella. I jest ona tam 20, 365 dni w roku to działa. Kosztuje to 10 euro, wchodzisz na godzinny pokaz światła, który, bo ta kaplica zaprojektowana jest jako... E, kontrat do tego, co zrobił w Australii, tam jest to instalacja, która jest aktywowana przez świt, a tu jest to e, instalacja aktywowana przez zmierzch, więc ona jest o różnych godzinach, tam w roku wypada w zależności od tego, kiedy zachodzi słońce i masz przez po prostu godzinę zmieniające się światło jakby w tej kaplicy i on też zaprojektował wszystkie tam pozostałe tryby światła w zależności od mszy, pogrzebu i tak dalej, a było to dlatego, że jeden z gości chciał leżeć na tym cmentarzu i ponieważ nie jest tam wcale tak łatwo się dostać, to zaproponował, że on tu jakby zasponsoruje tę sytuację. Więc jakby wiesz, jakby to jest po prostu mała taka cha chateczka, po prostu mikrokapliczka na mikrocmentarzu, po prostu w samym centrum. Dużo Jest tam spokojnie. łapówka po prostu. No. <grym> A powiedzmy w takim razie inna, inny aspekt życia, czy y, osoby, która tam mieszka na co dzień, czy y, y, turysty. To jest scena gastronomiczna. Tak. Jak ona się ma w Berlinie? Powiem ci, tak jak się zatrzymałam te parę lat temu, Berlin był stolicą roślinnej kuchni. Hmm. Jestem ciekawa, co się, co się zadziało i co się je w Berlinie. Oprócz oczywiście wursta, no, tak, co ja będę mówić. Tak. <gry> Wiesz co, to jakby też znowu dać takie pytanie, co się, co się je, a co ja, no to są też jakby dwie, dwie różne rzeczy, ale rzeczywiście ta oferta jest bardzo, 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 bardzo szeroka. I znowu, z mojej perspektywy, osoby też lubiącej jedzenie i podróżującej, jak to a, a już zwłaszcza jak masz pieniądze, bo to też jakby oczywiście ma znaczenie, no to jednak wiadomo, że Londyn, Nowy Jork e, to w ogóle jest porównanie. Jakby, jeśli chodzi, jakby to, bo to są też miasta, dla których jakby gastronomia, bo tu wiesz, jedna, że to są jedzenie i knajp, a druga, że to jest podejście do gastronomii, mm -hmm. tak? No i pod tym względem Francja, Niemcy, Angli Londyn, Nowy Jork i też pod pewnymi względami, ci ludzie naprawdę bardzo poważnie traktują po prostu tą branżę. W Berlinie dużo knajp, jakby ludzie, którzy pracują w gastronomii w Berlinie, to bardzo często są to studenci, jakby ludzie, którzy są, mają przejściowe prace, w dużej mierze Warszawa też ma trochę taki problem, jest takich miejsc, które są jakby typowo, jakby o jedzeniu, to też są to trochę inne miejsca niż dużo knajp, które się otwiera. Więc jeśli chodzi zarówno o serwis, jak i o jakość pewnych rzeczy, to na pewno w tych ogromnych stolicach zachodnich pewnie ta jakość jedzenia jest, jest lepsza i lepsza oferta, ale Berlin nadal jakby jest super. Jest dużo małych, dużo dużych knajp i bardzo duża, myślę, że z perspektywy tak statystycznej, to bardzo dużo jest azjatyckiego jedzenia w każdym aspekcie tego, co to oznacza. Ja, chociaż sushi pewnie jakby są dobre miejsca, ale to nie byłoby, nie jest to sushi z mojej perspektywy. Natomiast jeśli chodzi o, o wietnamskie, koreańskie, chińskie, nawet malezyjskie, indonezyjskie i tak dalej, to jest tego całkiem, całkiem sporo i na, na mega poziomie. Meksykańskiego w Bernie nie polecam, w sensie są dobre knajpy, ale nadal to jakby, to nie jest w ogóle miejsce jakby na tą kuchnię i podobnie słabo jest z kuchnią hinduską, aczkolwiek znalazłam parę mega dobrych miejsc i teraz się też Hoxton otworzył na zachodzie z bardzo dobrym bardzo dobrą knajpą. Więc Adriatyckie jedzenie na pewno y, szeroko pojęte jest też bardzo dużo jakby fajnych miejsc, które otworzyły się już dawno temu, ale trochę się nowych otwiera, które mają tak zwane German Hot Cuisine, mhm. czyli trochę inne podejście do y, kuchni niemieckiej, która się dużo nie różni od kuchni polskiej. Chociaż jeden z moich y, znajomych Niemców, nie Polaków, śmiał się, że jak chcesz zjeść niemieckie jedzenie, które dobrze smakuje, to jedzie do Polski, bo po, po prostu tam do, to są bardzo podobne składniki, podobne założenia, tylko u nas jest to po prostu lepiej przygotowane i lepiej ugotowane. No ale właśnie jakby bardzo dużo jest organicznej kuchni, bardzo dużo jest miejsc, które mają kuchnię sezonową, lokalną, od lokalnych rolników z, z jakby z Brandenburgi i z okolic, nie mają rzeczy, jeśli, jeśli twój dostawca tego nie ma, to tego nie ma w karcie, więc jakby karty, które są codzienne i co tygodniowe, jakby zmieniające się, dużo takich też eksperymentów tego typu. Więc jest dużo jakby takich miejsc, które. Więc naprawdę masz bardzo szerokie spektrum od bardzo prostych rzeczy, właśnie currywurst i doner, które notabene notarycznie się o to kłócę, bo ja akurat nie, nie przepadam mi to nie jest moja kuchnia, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy uważają, że to jest nie tylko absolutnie fantastyczne, ale to mhm. naprawdę jest świetne jedzenie. Mówię, nie chce się o to kłócić. Ale bo... w ogóle jako kategoria jedzenia, czy że konkretna knajpa? Są konkretne knajpy, które naprawdę mają mega, ale że w ogóle, no jakby wiesz, to jest trochę tak, jak podejrzewam, jakby ktoś mówił, że wiesz, hamburger i pizza są złe, nie? To jest trochę hmm. na tej Albo zasadzie. Pierogi. Dokładnie, jakby wiesz, no nie no, o pierogach to mi się chyba nie... Przesadziłam. Bo znać kogokolwiek, <laughs> <zasz> kto <kogokolwiek, laughs> po prostu, no pierogi są bez sensu. Nie, no jakby wiesz, jak nie jest pierogów, bo nie, nie, no pierogi... Nie. Dobrze, nie wchodzimy. Nie, tam pierogi, w razie. pierogi, myślę, że są off limits. Ale wiesz, to jest trochę taki junk food, nie? Jeszcze w dodatku uliczny, dla mnie w ogóle opcja carlburs, to jest jakaś w ogóle abstrakcja kompletna. Odmawiam, odmawiam i dosłownie po prostu, jak rozmawiałam przed, przed audycją z tobą, zadając to pytania, jakie są jakby jaki jest smak Berlina, hmm. niestety kompletnie niecenzuralne odpowiedzi, które się nie dawały do, do podzielenia się. Ale konsensus był taki, no, że taką nawet jak Google o to zapytasz, nie wiem, co czad GPT by powiedział, on no to jednak jest wiesz, Cali was dinner. I są naprawdę świetne miejsca z tym, I, i pewnie absurdem byłoby tego nie spróbować, jak już jesteś w miejscu, które jest tego mekką, tylko po prostu to nie są moje jakby kuli na te wybory. Ale jest, jest to bardzo szeroka oferta kulturalna. Na pewno na pewno jakby mój taki wiesz, mo, mo, moje grupy miejsc, o których chodzę jako też człowiek przyzwyczajeń i zamawiający te same rzeczy w tych samych miejscach od 10 lat. To jednak jest taką solidną jedną trzecią, no pewnie nawet może i połową, ale powiedzmy jedną trzecią są azjatyckie miejsca. I to też fajnie potwierdza to, co powiedziałaś o tej stałości berlińskiej, czyli ta stałość w berlińskiej gastronomii jest. Bo, tak, bo absolutnie. wiele miast boryka się z tym, no, że jednak knajpy przychodzą i odchodzą i ciężko jest się utrzymać. To pokazuje, że jednak Berlin jest w stanie zapewnić tak. restauratorom takie warunki. absolutnie że no, bardzo dużo z tych trwały. miejsc, które ja mam na swojej liście jakby poleceń, które uzupełniam jakby o nowe miejsca, chociaż łapię się na tym, że nie wiem, czy, to się, czy się starzeje, czy po prostu... No wiesz, ile się dni w tygodniu i w miesiącu, ile się momentów, w których wychodzisz z domu, żeby coś zjeść poza domem, no to jakby wiesz, chodzisz tam, gdzie wiesz, że jest dobre jedzenie, ten to spektrum po prostu wiesz, eksperymentów, na które mam ochotę, jest już coraz mniejsze, ale jak jest taka knajpa, która się pojawia, że rozumiem, że jest mega, i trzeba pójść sprawdzić, no to się wybieram i sprawdzam, i czasami sobie do tych swoich list dokładam, ale to, co jest właśnie interesujące, to jest to, że te podstawowe podstawowe, a przez podstawowe mam na myśli, wiesz, z 10 miejsc, 15, więc nie, że 3. Które mam na, na swojej liście. Ja mam je od 2014, a, byłam, a bywałam już w nich w 2011, a one się wcale nie otworzyły wtedy. No to są miejsca, które nie tylko cały czas funkcjonują, ale cały czas funkcjonują na tym samym poziomie, z tym samym poziomem obłożenia, z tą samą jakością jedzenia i z tym samym rodzajem doświadczenia, które masz, jak tam przychodzisz. Więc jest to uważam dosyć niesamowite. A co się pije? Jak z kulturą kawową? Kawową, ale pije też inne rzeczy. Wiesz, jak się coś pije. No, <laughs> bo nie wiem, czy to jest kwestia bycia Polką, czy mieszkania w Berlinie, że pieszesz gry przymi mi do głowy, to były koktajle, a nie kawa. Ale yy, nie no, ka kawa w Berlinie jest jakby super sprawą. To znaczy, Niemcy w ogóle tradycyjnie jakby kawa nie była ich doświadczeniem ani. ani w ogóle Niemcy i kawa to nie do końca jest ta kategoria, ale oni... Ale Berlin i kawa? Tak, Berlin i kawa absolutnie. I to wiesz, no te, w tej chwili to już całe Niemcy, tylko chodzi o to, że to nie wyniknęło z, nie, z Niemców i ich potrzeby po prostu doświadczeń kawy, bo te podstawowe doświadczenia niemieckiej kawy to są to, to w ogóle, to wiesz, to my w Polsce jesteśmy po prostu smakoszami po prostu. O, tego, okay, co, o, ok, to rozumiem, tego, że coś... Co i na jakiej zasadzie się tam po prostu uważa się za kawę, czy się piło, ale to też nie są moje prywatne przekonania, tylko wszystkich osób, które... Znam, wszystkich. Osób, które, dla których to był ważny temat mm -hmm. i które partycypowały, uczestniczyły, czy zaczynały w ogóle ten nurt właśnie Third Wave Coffee inspirowanych też Australią, i jakby, które otwierały po prostu te biznesy, i dlaczego je otwierali na takiej zasadzie, jak to wtedy było, jak oni otwierali właśnie tam koło 2008-10 roku, jak to wygląda w tej chwili, więc sam fakt, że takich coffee roasters, takich miejsc, które pro, jakby no, produkują, które kupują, mają swoje plantacje, mają swoje ziarna, mają swoje wypalarnie tych ziaren, sprzedają kawę oraz mają kawiarnie, w których sprzedają kawę ze swoich ziaren. Samego tego to jest pięć takich już w tej chwili grubych sieci. Mhm. I tu nie mówimy o Starbucksie czy tam Espresso House poziomie, tylko takich właśnie rzemieślniczych tak naprawdę założeń, które już w tej chwili są jakby bardzo dużymi biznesami, markami, brandami i, i dotyczą bardzo dużej części e, turystyki tak naprawdę berlińskiej z powodu kawy. Notabene teraz nadal chyba tak jest, ale, ale bardzo dużo megabaristów wygrywających różne tam konkursy to są Polacy, którzy w Berlinie mieszkają, funkcjonują, pracują, którzy w, dużych, w dużej ilości stawiali te miejsca po prostu jako, jako ludzie tam pracujący. Więc jakby sam The Barn The Barn Bonanza Five Elephant uh, Nineteen Gram to są jakby takie miejsca, które zaczynały od jakiegoś jednego miejsca właśnie. Mieliśmy po prostu nazisto, nazistowscy yy, bariści, którzy ci nie pozwalali do, dolewać mleka albo cukru i w ogóle patrzyli na ciebie z po prostu piorunami w oczach, jak się pytałaś, czy ewentualnie mogłabym cukier. Jak ładnie słodzę, dla mnie to nie był problem, ale, to, ale te przeżycia, po prostu, że prostu że do tej kawy nie można dolać mleka, że w ogóle niszczysz po prostu to, to podstawowe doświadczenie, tak jak kawa powinna smakować. Oni się już też wyluzowali trochę. No, ale to są, jakby wiesz, to są biznesy, to mm -hmm. są brandy, i które w dodatku jeszcze mają wiele miejsc w różnych częściach miasta, mimo że te duże sieci nadal też funkcjonują i sobie bardzo dobrze radzą. Więc tak. Ale też jest ciekawe, że te nazwy, które podałaś, są bardzo często widoczne, w, czy w naszych polskich tak, tak, kawiarniach, tak, no oni, ci, czy w ogóle w całej dokładnie. Europie, a nawet może jadą dalej, więc to jest taka duża marka. Dlatego też zapytałam, co się pije z takim hintem tak. na. Na, na kawę, bo wydaje, wydaje mi się nawet wtedy, jak byłam w Berlinie i teraz patrząc właśnie na to, że to hasło wypalone w Berlinie pojawia się bardzo tak. często, że to jest duży temat tak. i duża część tej berlińskiej gastronomii, nadal wydaje mi się, że kawa jest częścią gastronomii. No dobra, ale jeżeli nie kawa, to co w takim razie? Nie no, kawa, tak, na pewno kawa, yy, alkohol też myślę, jednak jakby nie wiem jak to wygląda w tej chwili, ale podejrzewam, że też się niewiele zmieniło, to jakby mo moje nie wiem wynika z tego, że ja po prostu dla mnie te rzeczy są już jakby, tak jak mówię, mniej eksperymentuję w tych, w tych departamentach, ale jak przeprowadzałam się do Berlina, to sporo moich znajomych z Warszawy jeździło do Berlina na tak zwany Bar Convent, który jest jedną hmm. z największych konferencji dla barmanów i w ogóle branży, gastronomicznej, w departamencie jakby alkohol, bary, drinki i tak dalej, gdzie przyjeżdżają gdzieś z całego świata. Wtedy to było właśnie takie rzeczy, że tam nie wiem, na przykład jedną z takich, e, takich odkryć wtedy było to, że popijasz e, szota e, e, jakby, nie, na przykład tam wodą z ogórków albo innych, o, tam jakby kiszonek po prostu. Jakby prawie, że zdrowo. Py, tak, nie, ale nie, <laughs> dokładnie o to chodzi. Nie tylko, że zdrowo i dajesz sobie witaminy, ale że to zmienia smak, więc w ogóle, wiesz, eksperymenty związane z alkoholem Barmani w ogóle, e, e, um, jak on się nazywają ci, co koktajle e, robią eksperymentują, mixologists Dokładnie, dokładnie te wszystkie rzeczy i nadal jest e, kilka e, bardzo dobrych barów w, w Berlinie, bo też w Niemczech ogólnie, które wiesz, tam są bo to jest Bar Konwent i tam oczywiście wręczają nagrody ze najlepszych dla najlepszych barmanów, najlepszych barów, najlepszych koktajli i tak dalej. To jest, to, jest, to jest, poważny w ogóle, poważna część po prostu rynku i biznesu i Berlin ma tych miejsc nadal bardzo dużo takich typowych, po prostu wiesz, są takie, które, o których po prostu chodzisz do baru, usiąść, się, pogadać, masz tam DJ-a i tak dalej, ale jest całkiem sporo miejsc, gdzie przychodzisz do, do doświadczenia, po prostu wypróbowania, posmakowania tego, co ten, ten konkretny, niektórzy chodzą do tych barów dla tego konkretnego barmana, żeby zobaczyć, co on ci zrobi to na tej zasadzie. Więc, to, więc alkohol jest dużo, równie, równie dużym, dużym elementem. Wiesz, z czym mi się kojarzy Berlin? Z szprycerem, mm. rozumianym jako, w moim przypadku, białe wino z gazowaną wodą. Tak, Bo to, o, to byłby to dla mnie takie tak. go-to, wakacje tak. w Berlinie tak smakują. Tak. I się Rozumiem, że nie, to nie, mnie. nie, to nie, to absolutnie. To jest jedno, to jest jakby, jak mówisz. Yy, Możesz powiedzieć wine spritz albo shole, no bo hmm. jakby z, 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 z wodą gazowaną. Dla mnie wtedy też w 2011 roku, jak byłam na, na stażu, no to po raz pierwszy zostałam jakby poznan, zapoznana z Aperolem, który w ogóle nie istniał w ogóle wtedy w Warszawie w takiej formie. Z butelki przywoziliśmy po prostu z supermarketów i robiliśmy to w Warszawie. Teraz jest to też standardowe już wszędzie. Więc to na pewno... E ale wiesz, ale jakby, tak, jakby nawet nawet w tych, zresztą to nie jest chyba nic wyjątkowego, że, że nawet w tych berlińskich dużych klubach możesz sobie tam, wiesz, espresso martini, ale to wiesz, to nie, są, to nie są też berlińskie rzeczy, to jest jednak londyński koktajl. Nie wiem, czy znasz historię w ogóle, skąd się espresso martini wzięło. A Opowiedz. <laughs> chyba była, to chyba była Kate Moss, bo tam Na początku była opcja, że to powiedziała Naomi i ja potem to, to, to googlowałem, że to jednak była Kate Moss, która przyszła do jednego tam z bardzo znanych londyńskich barów i powiedziała, i want something that is pick me up and fuck me up. <laughs> Oto espresso martini, więc masz martini z shotem, z shotem espresso, więc... Piękne. Będę <laughs> to, to nie chciał stać Dokładne, się początkiem jakiegoś dokładnie, drinka. Dokładnie. I jak ktoś to zgoogluje, to nawet możecie wiedzieć, kto był tym, tym, um, tym barmanem, który to zrobił, bo, on, bo to jest w ogóle istnie, ten koleś żyje, jakby pracuje w jednym z bardzo znanych londyńskich barów i on ten kotel stworzył po prostu na dokładnie takie polecenie. Genialne, ale wróćmy do Berlina. Ja, ja powiem Ci, że tak jak mówiłam Ci o tym, o tym winie białym z, z wodą gazowaną, to widzę siebie nad rzeką, na leżaczku. Czy, no powiedz, już zostańmy przy tym leżaczku. Leżaczki są, są. Jak, istnieją, jak patrzę kątem oka, jak ludzie w każdym wieku tańczą sobie na kawałku parkietu po środku po prostu brzegu rzeki. Tak, czy myślisz o Bodę Muzeum? Bo tam jest tak, <laughs> dokładnie. To nada absolutnie nadal. To jest jakiś piękny kadr tak. z Berlina, który mi się bardzo kojarzy z tym miastem. I to chyba jest taka, może nie całoroczna, no bo jednak tak. żyjemy w tej szerokości geograficznej i Berlin też tam jest. Ale rozumiem, że to jest, to jest część miasta, taka absolutnie. zabawa w środku dnia. Absolutnie, nie tylko w środku dnia, 7 dni w tygodniu dla każdej grupy wiekowej. To jest, to jest też niesamowite. I to myślę, że są takie rzeczy, które nadal, mimo że Warszawa jest bardzo rozwinięta i bardzo ma bogatą ofertę gastronomiczną, jednak jest nadal tak, że dużo znajomych przyjeżdżających do, do Berlina, gdzie lądujemy, właśnie wiesz, na jakiejś kolacji we wtorek albo w środę, i to wcale nie wiesz, o godzinie 17, tylko wieczorem, że tak naprawdę są pełne ludzi. że one są po prostu pełne ludzi. I to jest w ogóle szokująca rzecz, że jednak jakby są takie dni i momenty, kiedy w tych miejscach w Warszawie jest dużo ludzi, ale jednak to nie jest tak, że to jest 7 siedem dni w tygodniu, jakby wiesz, że, że naprawdę lepiej, żeby zadzwoniła wcześniej, parę dni wcześniej, żeby zarezerwować stolik, bo tam po prostu jest obłożenie. I że to nie są tylko młodzi ludzie. To jest naprawdę pełne spektrum wieku i takich miejsc oferujących też właśnie taniec, jaką w tą formę rozrywki jest też Klesien Ballhaus, które jest knajpą taką trochę cygańską, włoską, i po środku jest sala, która 7 dni w tygodniu ma zajęcia z tańca, jakby wiesz, trochę, to jest trochę y, Bauhaus, czyli taki trochę ballroom, że masz po prostu salę taneczną, mm -hmm. gdzie masz jakby DJ-a grającego muzykę i są lekcje tańca, salsa, y, twist, tań towarzyski, jakby wszystkie jakby te, te rzeczy i tam masz naprawdę jakby wiesz, po tańcówki, po prostu codziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku minus święta i tam. Symetry. No i to znowu wiesz, wracamy do tego, y, do tego całego aspektu czym jest dla nas praca, jak ważna mm. jest praca, a jak ważne jest życie. Ale zanim do tego wrócę, to powiedziałaś właśnie o tych późniejszych kolacjach. Jak opowiadałaś o tym wcześniej, że rezerwacje właśnie są na 22, czy to życie nocne zaczyna się później, to w mojej głowie pojawiło się pytanie, dlaczego? Bo to też patrząc na inne rozmowy, które miałam z osobami, które mieszkają w, w miastach czy w krajach południowych, to wydawałoby nam się takie oczywiste, prawda? No, że tak. jakby tam jest zupełnie inna kultura, inna temperatura. No Zachodzi słońce, późno robi się chłodniej, siadamy do kolacji. I tu nagle Berlin, który mhm. ma, z tego co ty opowiadasz, taką bardzo południową naturę. Te, te przyzwyczajenia tak. są takie jakby, dosłownie to było może śródziemne, a jednak mamy... Zimny Niemcy. Więc to jest ciekawe. I tak samo jak mówimy o ludziach, którzy o 13 leżą w parkach, no to jak jeżeli wracają z imprezy o 9, to mnie to wcale nie dziwi, że zanim się rozkręcą, z całym dniem odpoczną, no to rzeczywiście siedzą na dworze i potem. Tak. potem chodzą na kolację bardzo późno i, i tak ich rytm dobowy jest zupełnie inny, ale też jestem po prostu mega ciekawa, też jest to pytanie w teater. Nie wiem, czy ktokolwiek zna tę odpowiedź, dlaczego właśnie Berlin postanowił zostać południową stolicą Europy. co, <laughs> nie wiem, z czego to wynika. Nie mam, nie mam, nie mam pojęcia. No jakby, jakby jedną z rzeczy, która bo, bo to nie odpowiada na pytanie, tylko jest elementem tego mm -hmm. pytania, że jednak jest tam bardzo dużo też klubów które funkcjonują w ciągu dnia, zwłaszcza mm. w weekendy, po prostu jakby codzienne imprezy, w sensie, w sensie niecodzienne, dzienne imprezy. Większość dużych klubów ma takie właśnie line-upy, że siłą rzeczy one funkcjonują do późnych godzin, porannych, wczesnych godzin popołudniowych, a zwłaszcza latem. Więc w ogóle chyba jest jakieś założenie po prostu, że, wiesz, może, może. Bo to, co mi przychodzi do głowy, to, że jest to związane też z narkotykami. No, że jak wiesz, że narkotyki, no to one nie mają działania pół godziny, tylko po prostu się, wiesz, rozkręca się ten twój tryb po prostu i twoja percepcja czasu się trochę zmienia w tym wszystkim. No, ale to nie może być powodem tego, no bo to jest pytanie, co było piesze, kura mm, czy jajo, mm. no nie? Więc to jest, to jest to bardzo ciekawe pytanie. I to by znaczyło, że całe miasto tak funkcjonuje. Nie, no i wiadomo, że wiadomo, że nie całe, ale, ale jest rzeczywiście, ono ma tą tą bardzo, jak, wiesz co, teraz jako też, też pomyślałam, że, że to nadal to nie jest odpowiedź na to, na to pytanie do końca, aż na pewno nie naukowa, ale Berlin to już nie jest tylko kwestia tego kulturowego Berlina lat 80. i 90. i bardzo takiej alternatywnej, pankowej kultury, która miała wywalone na normy, a to jest jedna z najprostszych rzeczy zmiany norm, to jest, jeśli zaczynasz późno i kończysz późno, no to jakby się żyć nie pojawiasz się na dziewiątą w pracy, no to jest jakby po prostu fizycznie niemożliwe. Więc jakby jeśli chodzi o alternatywne podejście i robienie czegoś w takim rytmie, a potem ten rytm staje się, wiesz, mainstreamem, tak jak w tej chwili to się wydarzyło, jeśli, cało, jeśli chodzi o całą tą Cały przemysł imprezowy, tak naprawdę, w tej chwili, że to było rzeczy bardzo niszowe dla bardzo specyficznej grupy osób, które funkcjonowały w taki sposób, a w tej chwili stały się po prostu kulturowym mainstreamem, ale że zanim w ogóle Berlin był kulturowym miejscem lat 80, 70., 80., 90., to Roaring 20s, lata 20 w Berlinie były dokładnie tym samym, tym samym, tą samą rzeczą, po prostu. W ogóle bardzo alternatywnym, artystycznym, performatywnym, nocnym miejscem. Więc może jest coś takiego po prostu w Berlinie, co, co powoduje, że ludzie, że, powoduje, że ludzie mają ochotę eksplorować po prostu tą drugą część 24 godzin. No, ale właśnie wracając do tego pytania z początku, skoro wartością nie jest praca, to. Przepraszam, bo wartościo... wartościo... wiesz, praca jest jedną z najbardziej podstawowych wartości. Ja tutaj pięknie to... <laughs> spłciłam i mamy łemówek tego odcinka. Nie, ale skoro, może inaczej, nie wartościujemy się przez tak. pracę i to nie jest tak. nasz główny temat rozmów, spotkań i sens z naszego... z pracą nie jest tak. wartością. Więc jest tak. skoro nie identyfikujemy się z pracą, to identyfikujemy się teraz już znając trochę zajawki berlińczyków i, i specyfikę tego miasta, no właśnie z kulturą bardziej szeroko pojętą, ze sztuką, co może być tą, tą ważniejszą wartością, no bo czy to jest na przykład rodzina, przyjaciele, co, co definiuje Berlińczyka, kiedy nie chce rozmawiać o pracy? Wiesz co, no tutaj jak na pewno to, to, to zależy, i, yy, zależy z kim, z kim rozmawiasz, natomiast życie jako takie, to znaczy to też w ogóle cała ta konstrukcja tego, że jeśli nie rozmawiasz o pracy, to o czym mm -hmm. rozmawiasz, nie? I nagle musisz sobie wytworzyć jakieś dodatkowe portfolio tematów do rozmowy, które nie dotyczą tych najbardziej podstawowych rzeczy, czyli pracy, co robiłem i tak dalej. Może inaczej. Na, na czym zarabiasz pieniądze? Bo to też jest jakby, wiesz, nadal jest sporo ludzi, którzy mają jakąś pracę, z powodu której płacą rachunki, mm -hmm. ale, ale, ale ich powołaniem, misją, pasją jest coś kompletnie innego i jest w ogóle i, i nadal przestrzeń na to, żeby w ogóle przedstawiać się w ogóle, wiesz, jako, i tutaj wracamy do bańki, DJ, DJ artysta, tancerz, pisarz, dramaturg, e... nawet osoba pracująca w startupie, ale masz jakby pracę na, na, jakby przynoszącą ci po prostu pieniądze która z tym jest kompletnie niezwiązana. Więc w ogóle takie podejście do tego, że możesz od razu mieć dwa życia w każdym z tych departamentów, jest jakby w pewnym sensie standardem. W związku z czym poznając kogoś, wchodzisz w taki trochę proces odkrycia, jakby z kim, dlaczego, co jest dla ciebie interesujące. Więc, więc może to być, co widziałaś w kinie albo gdzie byłaś, co robiłaś, co jadłaś, jakby wiesz, gdzie chodzisz, co lubisz, w której części miasta mieszkasz. Wszystkie tematy, które nie, które nie są związane bezpośrednio z wykonywanym przez Ciebie zawodem, źródłem Twoich dochodów i, jego, i poziomem tych dochodów. Więc myślę, że to są rzeczy istotne, ale z perspektywy tego, co takie wiesz, takie hasła, wiesz, które się, się pojawiają często przy Berlinie, no to jest jakby muzyka jest jakby istotnym elementem, co nie oznacza, że zdecydowana większość z tych... 3,5 miliona mieszkających w Berlinie ludzi, jakby wiesz, to jest jakiś istotny element, ale jest to istotny element tkanki miasta, w związku z czym jakby ma to jakieś tam znaczenie, wolność na pewno, i myślę, że to jest w ogóle gdzieś tam wpisane pod wieloma względami w ogóle, jakby wiesz, taką filozofię Berlina trochę. I to może oznaczać bardzo dużo różnych rzeczy dla, dla różnych osób, ale myślę, że właśnie to, że. Że jakby że sam, sam, sam fakt, jeśli patrzysz na to, właśnie wracając na chwilę do tych statystyk, jeśli 50% ludzi w tym mieście się tam nie urodziło, to znaczy, że tam przyjechało, a to oznacza, że podjęli jakąś decyzję na pewnym etapie swojego życia, że chcą być tam. Oczywiście duża część z nich podjęła decyzję bardzo pragmatyczną. Mieszkają pod Berlinem, hmm. przeprowadzili się tam. Nie chcieli mieszkać w mieście, w którym mieszkają 100 km dalej, przeprowadzili się tam, ale jest naprawdę ogromna komponenta, przynajmniej z mojego doświadczenia osób, które przeprowadziły się do Berlina z powodu tego, co Berlin oferuje w kontekście właśnie takiej trochę przestrzeni pomiędzy. Jakby jesteś jednak w stolicy jednej z największych, jeśli nie największych gospodarek europejskich, jednej z największych gospodarek na świecie, w miejscu, które nie ma takiego naturalnego, organicznego trafiku, po prostu wiesz, korków, samochodu, pędu, bo to wszystko jest we Frankfurcie, Düsseldorfie, Monachium, Hamburgu, a nie tam. Który ma dostęp do wszystkich benefitów płynących z tego, że jesteś w ogromnej stolicy dużego zachodniego państwa, czyli muzea i jakby instytucje kulturalne, piękne jednak, jednak architektura, parki, jakby w ogóle wiesz, tego typu rzeczy, a nic nie musisz. Nie? Więc zwłaszcza jeśli masz pieniądze, i to jest duża część jakby tych ludzi, których, których ja znam, ale nie tylko tych, których znam, tylko akurat moja przyjaciółka ma, ma firmę. Polecam, mikroreklama. Która się Expats in Wonderland, która zajmuje się wszystkimi rzeczami relokacyjnymi, hmm. ale również związanymi z wizami i tak dalej. No więc ma tam jakby bardzo dużo osób I tu nie chodzi tylko tam o DJ, amerykańskich DJ lub londyńskich, którzy chcą się przeprowadzić do Niemiec i potrzebują mieć jakby wizę ogarniętą, żeby grać w Berkheim. Tylko też po prostu rodzin, ludzi, którzy się przeprowadzają z różnych, z różnych, różnych powodów, to wybierają to miasto, no bo ona daje ci po prostu jakieś takie możliwości właśnie życia, jakby wiesz, że masz, że są parki, że w ogóle ten sposób w jaki miasto jest zaplanowane jakby praktycznie w każdym jakby kwartale ulic masz mikropark, masz wiesz szkołę, przedszkolę, jakby zapisanie się do szkoły, przedszkola podobno jest bardzo trudne, więc nie chciałabym być cytowana jako osoba, która mówi, że no, jak przeprowadzić się z dziećmi będzie w ogóle mega i bardzo łatwo, bo, bo są jakieś wyzwania z tym związane, ale to jest miasto, które jest zaprojektowane do życia jakby pod tym względem i właśnie przez to, że jest takie jakby wiesz lokalne w różnych miejscach, to mam wrażenie, że i, i taka lokalna jakby identyfikacja z poszczególnymi um, dzielnicami, ale właśnie z tym poczuciem, że Berlin jest związany jednak z wolnością, myślę w dużej mierze. To co oznacza wolnością do i wolnością od i przede wszystkim jakby wolnością do tego, że robić co ci się gdzieś tam podoba. Oczywiście wszystko gdzieś tam jakby w ramach niemieckiego systemu ale on też wcale nie jest taki znowu opresyjny, jak mogłoby się wydawać. Wolny i męczący raz po raz na pewno, ale nie, nie taki specjalnie narzucający ci rzeczy. Więc myślę, że wolność byłaby jak pewnie taką rzeczą. Ale ja tak sobie myślę, że uosabiając, uosabiając y, miasto, w tym przypadku Berlin, on się wydaje, choć ma swoje, no właśnie, no, jak, jak wszystko, ma swoje trudniejsze aspekty, on się wydaje mimo wszystko dosyć stabilny. Choćby tak właśnie żeby. przez tę odpowiedź na to pytanie o pracę, bo ty nie powiedziałaś, okej, okay, to nie jest praca, tylko coś innego, co stawiamy na piedestale, tylko to jest po prostu normalność, codzienność, to, co cię zainteresuje, po prostu zwykłe życie. Więc to już tak. jakby sugeruje, że to miasto może nie wywiera na tobie presji, ale właśnie kiedy to miasto jest takie może bardziej powolne, bardziej stabilne, mniej nadające tempo, czy nadal powiedziałabyś, że jest to miasto, w którym można. Się rozwijać, miasto, które inspiruje i daje ci takie poczucie, że idziesz dalej, a nie tak jak te miejsca, które się nie zmieniają tak. i zostają takie same. Sprawia, że jest taka e, pewna stagnacja w życiu. Wiesz, co to jest bardzo egzystencjonalne pytanie, które wiesz, pada bardzo blisko różnych moich jakby życiowych przemyśleń, związanych też z tym, że jestem tam długo e, i, e, i na różnych etapach życia, jakby. I też może nie tylko jestem tam długo, ale też inaczej. Bardziej z tego, że jestem długo, a nie dlatego, że przypadkowo się tam pojawiłam. Um, I też tych takich rozmów, które prowadzę z różnymi moimi znajomymi, którzy wszyscy są w pewnym sensie jakby... Przyjezdni, tak, skąd inąd, z różnych miejsc świata czy, czy z różnych miejsc Europy, bo ta sama rozmowa z kimś, kto się urodził, wychował w Berlinie i tak dalej, jest naprawdę inną rozmową. Ja zresztą pamiętam dygresja, się śmiałam, że właśnie w Berlinik nie pracuje. Ktoś tam się z moich znajomych niemieckich z Berlina zachodniego się obrzał, co, co to ma za ty w ogóle mówisz, przecież oczywiście, że wszyscy pracujemy Ja mówię: jeśli możesz swoją pracę wykonywać z dachu, soho, House, nad basenem, to z mojej, mojej definicji to nie jest praca. Mhm. Znaczy wiesz. To jest praca, dostajesz za nią pieniądze. Ale jakby wiesz, ja jednak jestem lekarskim dzieckiem, wiesz, rodziców, którzy po prostu spędzają 12 godzin w pracy, to jakby wiesz, to, to jakby są jakby jest spektrum. I to jest nie do końca coś, co jakby to jest pasja, za którą dostajesz pieniądze, tak. Może, może, tak, może tak bym to ujęła. E, więc jakby mam takich znajomych, którzy właśnie jakby są z Berlina, tam mieszkają, budują, inwestują, jakby tworzą jakieś projekty, i tak dalej. I oni w ogóle, ta opcja, czy się w Berlinie można rozwijać, byłaby dla nich jakimś kompletnie abstrakcyjnym mm. pytaniem. Z drugiej strony, z perspektywy osób, które już w ogóle myślą o tym, mogę teoretycznie mieszkać gdziekolwiek. W praktyce oczywiście to zawsze wszystko jest związane z tym, ile masz pieniędzy, i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest tak, że możesz mieszkać wszędzie. Że dla mnie zaczęło być w pewnym momencie istotne czy to miejsce w naturalny sposób stymuluje cię do pracy i rozwoju. Bo z jednej strony mieszkanie w takim Londynie i Nowym Jorku jest bardzo intensywne, bardzo gdzieś tam emocjonalnie też jakby obciążające, zwłaszcza jak z takiego sanatorium berlińskiego tam pojedzie, że po prostu czujesz po prostu, że w pewnym sensie na takim poziomie Czasami jakby fizyczne, bo cię ludzie pchają po prostu, bo wiesz, wychodź szybciej z metra i po prostu w ogóle próba po stanięcia w ogóle w przejściu w Nowym Jorku, nie polecam. W sensie ja tego nie robię, ale jakby widziałam, po prostu co się dzieje, jak ktoś się nie rusza w odpowiednim tempie, więc jakby taka masa ludzka pchająca cię fizycznie, w, dużej, w drugiej strony masa ludzka pchająca cię energetycznie, bo jeśli wszyscy, z którymi się spotykasz, Naprawdę dużo pracują, cisną, rozwijają się i tak dalej, no to trochę ty zaczynasz po prostu myśleć sobie, że może, może jednak ja też powinienem. A poza tym w ogóle ta energia miasta jest też taka. Ja bardzo często przyjeżdżając do Warszawy mam poczucie, że w ogóle wiesz, głowa pracuje tu i to, jeszcze tam to zrobię, w ogóle tutaj, w ogóle spotkania, projekty i tak dalej. Wsiadam z pociągu w Berlinie tak, jaka praca. Jaka w ogóle? po prostu wymyśliłam, jakby. Prózy się, posieć i tak dalej, więc z tej perspektywy właśnie dziewięć lat mam poczucie, że, że, że może nie, że zaczyna mi brakować, bo to byłoby też absurdalne trochę oczekiwać od Berlina, że on mi coś tutaj po prostu będzie dawał, ale że jest w Berlinie coś takiego, że on ci przypomina, że nie musisz. A, a samo motywacja nie jest najprostszą rzeczą, w ogóle psychologicznie jedną pewnie z najtrudniejszych. Ja gdzieś tam nie narzekam, mam je całkiem sporo, ale widzę, jaka jest różnica po prostu w moim rezonowaniu, po prostu z, ro, z rodzajem energii, które ludzie mają, w zależności od tego, gdzie jestem. I też właśnie miałam z kilkoma znajomych takie rozmowy w ostatnich tygodniach zeszłego roku i miesiącach, że może wszyscy musimy tak trochę przyjąć do wiadomości, że, że, do, że jednak. Berlin będzie domem i będzie takim miejscem, do którego po prostu możemy wracać, żeby naładować baterie i się trochę wyluzować i przypomnieć sobie, kim jesteśmy, ale że jednak fajnie byłoby tak raz po raz sadzić po prostu nogę, głowę albo rękę do jakiegoś takiego w ogóle bardzo intensywnego miejsca. Jak tam za długo jesteś, to myślę, że o kurde, jakby w ogóle, wiesz, jak głowa w pralce, po prostu, że może jednak nie do końca i czy to jest tego warte. No ale wiesz, jak jesteś w miejscu, w którym mieszkanie kosztuje Cię po prostu tyle, i tyle cię kosztuje jedzenie i przejazd, i tak dalej, no to jakby to nie jest tak, że to jest, wiesz, twoje twoje widzimy się, czy będziesz się stymulować kreatywnie, czy nie. No, jak jesteś w miejscu, w które. I tu nie chodzi o to, że bel nie jest tani, bo, jest, bo nie jest i nie jest już znacząco droższy niż kiedyś był, ale właśnie taki wiesz to, że jednak dużo osób tam jest po to, żeby ma pieniądze, a tam sobie mieszka, którzy tam przyjeżdżają z powodu i przemysłu imprezowego, i klubów, i, roz, i, i o, o, eksplorują po prostu swoje artystyczne umiejętności, a druga duża część jest nadal niemiecka i, i na tym takim bardzo konkretnym niemieckim systemie zatrudnienia, który jednak ma bardzo dużo, bardzo konkretnych benefitów, które też są, jakby wiesz, możesz po prostu funkcjonować i żyć. Że myślę, że tam jakby wiesz, możesz absolutnie byłoby absurdo, gdybym powiedziała, że nie możesz się w Berlinie rozwijać, bo nie tylko się to dzieje i znam wiele osób, które to robiły I sama, jakby jestem w innym miejscu w życiu niż byłam, niż jak się tam przeprowadzałam, ale nie jest to najbardziej stymulujące miejsce. To znaczy, mówię to bez, bez, bez biorę to na kratę, mhm. jeśli ktoś będzie miał na ten temat inne zdanie. Jeśli chodzi o to, wszystko też zależy od dziedziny, branży przemysłu i tak dalej, ale z perspektywy tego, gdzie dzieją się ważne rzeczy na świecie. Bliżej też tego, w czym ja funkcjonuję, czyli szeroko pojętej kultury, komunikacji wizualnej, mody, designu, tych rzeczy, które naprawdę wyznaczają trendy, za którymi podąża cały świat i takie rzeczy, które są przełomowe pod pewnymi względami, to nie jest to Berlin. Berlin jest specyficzną niszą, która ma bardzo specyficzną stylistykę, która jest inspirująca i która jest jakimś takim, wiesz, fragmentem, ale nawet jak patrzysz na berliński Fashion Week czy na tego typu wydarzenia, to jest jakby, wiesz, bez znaczenia. To jest, po prostu nie ma to żadnego znaczenia w porównaniu z tymi dużymi rzeczami, które się dzieją na świecie. No ale tam jest a to Tam to, to, wiesz, jakby mało jest takich... To, to co gdzieś tam, co, co próbujemy sobie wymyślić, jak to zrobić, po prostu w ogóle, wiesz, jakąś taką kieszonkę rzeczywistości sobie wypracować, w której może, mogłoby być coś, co jest jednak zrównoważone... To nie jest proste, bo te miejsca, w których naprawdę te rzeczy się dzieją, ci ludzie nie mają życia. To jak w sensie oni mają, myślą, że mają życie, ale to jakby w ogóle wiesz, to, to nie do końca ono tam jest. E, a, w, a w tych pozostałych, no to, to nie masz tego. No, nie? no Więc pytanie, jakby, jak to zrobić? Tam modelujemy różne rzeczy, że może pół roku tam, może pół roku mhm. tu, może. Jakby, no wiesz, no, eksperymenty z rzeczywistości. Nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie w ogóle. A, zdecydowanie tak. <gry> ja myślę, że w ogóle taki model hybrydowy, to jest coś, co w wielu głowach się rodzi i też dzięki temu, że mamy niesamowite możliwości mieszkając tak. tu, gdzie mieszkamy. Tak. Więc to jest super i też jakby w dużej mierze się utożsamiam z wieloma rzeczami, które powiedziałaś, więc myślę, że to jest, to jest jakiś temat, że no nie ma miejsca, które byłoby w stanie y, zadowolić nas pod każdym względem tak. y, i czasami trzeba wybrać, czasami można mieć ten przywilej, że właśnie nie musisz wybrać i możesz trochę sobie pokorzystać z tych różnych miejsc. Powiedziałaś o o kwestii finansowej, bo to padło parę razy tak. z Twoich ust, że, że jeżeli masz pieniądze, to i właśnie też istnieje takie przekonanie, wydaje mi się, o Berlinie, że to jest miejsce, które jest tanie. Przynajmniej tak było jeszcze ileś tam lat temu, że, że do Berlina zaczęło się bardzo dużo osób przeprowadzać z branży szeroko pojętej, kreatywnej, no bo tutaj tak. możesz godnie żyć za na pewno cenę. kładających się po prostu takiego przekonania, że to dostałam trochę batów jakby po drodze. Więc. Ale też to chyba się trochę zmieniło. Nat naturalnie patrząc na ten proces. Im więcej osób się przeprowadziło, bo jest taniej, no to stało się drożej, witamy. Tak. Y, ale, ale nadal jest pewnie lepiej, w sensie taniej, niż w takich miejscach, o których wspomniałaś, typu Londyn czy, czy Nowy Jork. I w ogóle mnie to porównanie trochę zastanawia, bo pamiętam, że parę lat temu było takie było takie, nie wiem, takie hasło, że, że Berlin jest nowym Londynem. I mm. też jak sobie przyglądałam jakieś artykuły dotyczące A Berlina... A nowym Berlinem, no jak wiesz, zawsze, zawsze tak, jest coś ja nowego. Ja, ja, ja potem słyszałam, że. Lizbona jest nowym Berlinem? no bo, A, tak, bo, bo Berlin, tak, ma to, ma to sens, ma Bo, to bo Berlin już tak. się zrobił droższy i bardziej komercyjny. Hmm, ale, bo Lizbona się stała bardzo droga przez to, aż, no, kto tam tak, się zaczął przeprowadzać. teraz to się znowu dzieje w Lizbonie, więc to, to jest w ogóle dla mnie fascynujące, ale Trochę mnie dziwi nazywanie właśnie Berlina y, potencjalnie kiedyś, czy teraz, tak. nie wiem, tym Nowym Londynem, bo po tym, co ty opowiadasz, nie, to są no, w ogóle nie, dwa nie. światy. Tak, Berlin Nowym Londynem nie mógł nigdy być, jakby to, to jest po prostu niemożliwe, ale wiesz, te wszystkie rzeczy są związane z jakimiś jakby większymi nurtami i rzeczami, które się dzieją na świecie, tak? No i jakby akurat Lizbona, na chwilę zmieniając temat z Berlina, ale łącząc to z Berlinem, Lizbona jest w cudzysłowie Nowym Berlinem, dlatego że prawie cała scena startupowa berlińska przeniosła się do Lizbony z różnych względów, w sensie ilość osób, które ja znam, które jakby są z Berlina albo mieszkały w Berlinie, które się przeprowadziły do Lizbony z powodu optymalizacji podatkowej, prawa, prawa jakby gospodarczego itd., tak tak plus świetna pogoda itd., tak więc, więc w ogóle te nawet takie podstawowe huby startupowe, jak Factory z Berlina, otwierały, otwierały tam ogromne jakby e, e, przestrzenie bo jak ja się przeprowadzałam do Berlina wtedy, no to Berlin właśnie miał być taką nową Doliną Krzemową. To, więc jakby w ogóle to, to jeszcze były nowe Silicon Valley i nawet niektóre z tych, tych biznesów, z tych startupowych przedsięwzięć się w ogóle nazywały e, Silicon LA. <grydy> więc w ogóle tam było, wiesz, dużo było tam tematów, bo był taki moment, i co też było, ja byłam na jakiejś konferencji, gdzie właśnie była rozmowa Dlaczego, dlaczego Berlin, który nie ma prawie żadnych dobrych uniwersytetów technicznych i żadnego dostępu do w ogóle tak naprawdę hardware'owej technologii, dlaczego Berlin jest tym nowym po prostu miejscem na startupy? I tam jakby tworzono jakieś odpowiedzi, no ale się to skończyło dosyć szybko, więc jakby już nie. To się nadal, nadal jakby jest, ale wtedy to był taki pik po prostu tego. Druga rzecz jest oczywiście związana z, z Brexitem i też poszukiwaniem jakby różnych miejsc, które mogłyby zastąpić tak naprawdę ten Londyn pod kątem yy, Dostępu do grubych finansów oraz jakby zarządzania tymi rzeczami. Też nie sądzę, żeby Berlin był tym miejscem. Więc Berlin myślę, że jednak będzie zawsze Berlinem ze swoją specyfiką, a nie nowym czymś, ale bardzo dużo ludzi z Anglii i z Londynu, stosunkowo statystycznie, tak akurat pojawiło się w statystykach, które, które czytałam, jest z Anglii i z Londynu, jest bardzo dużo Amerykanów również w Berlinie. I to też się przekłada na to, że, że ta tkanka miejska się zmienia w takim kontekście ludzkim i finansowym. No bo wiesz, jeśli mówimy kompletnie nie do wyobrażenia, w tej chwili rzecz, że na początku lat 2000 ludzie mieli dopłaty do czynszów, a ja pamiętam jak w 2011 mieszkałam tam, wynajmowaliśmy mieszkanie ze znajomymi. Mieliśmy 170 metrów, za które płaciliśmy 750 metrów, 750 euro, a nasi sąsiedzi. Z pod nami mieli 220 metrów, za które płacili 350 euro, bo wynajmowali to mieszkanie do lat 80., a tam jest jakby kontrola czynszów itd., tak itd., tak więc jakby wiesz dokładnie, ile twój czynsz będzie rósł, to takich rzeczy to, to są już wiesz. To, są, to, jest, to, to, są, to jest prehistoria berlińska, y, która się bardzo dawno temu skończyła, która była związana też z tym, że właśnie to bardzo prolokatorskie prawo oznaczało, że. Mm, tak, jakby podpisywałaś umowę, która była na czas określony, albo w większości przypadków nieokreślone, z konkretnie rosnącym czynszem, itd. i tak dalej, ludzie się stosunkowo rzadko przeprowadzali. I dopiero w momencie, kiedy się jakby, kiedy e, właściciel mieszkania robił gruby remont w mieszkaniu lub w kamienicy, mógł podnieść i czynsz, miał w ogóle prawo podnieść i czynsz. I w momencie, kiedy ludzie zaczęli się przeprowadzać do Berlina i wy, zaczynali zmieniać mieszkania, to to był ten moment, kiedy czynsze mhm. mogły jakby się podnosić, więc. Więc ta, ta bardzo duża różnica w czynszach była już z mojej perspektywy między właśnie 2011 a 2014, a teraz to są już w ogóle po 750 euro, to może wynajmiesz pokój na Neuker, a ani na pewno nie mieszkanie. E, więc te, więc ja, z mojej perspektywy nadal, jak myślisz o takim wiesz, poziomie życia, który myślę dla nas byłby interesujący, no to nadal Berlin jest tańszy niż Londyn i Nowy Jork. No ale też ci ludzie, którzy wynajmują takie mieszkania, znacząco więcej zarabiają. No więc teraz pytanie, jakby, co nominalnie jest jakby droższe albo tańsze. Z drugiej strony, te miasta są jednak obiektywnie drogie, jeśli chodzi o gastronomię, komunikację miejską i tak dalej, więc myślę, że pod takimi względami Berlin jest jednak jakby trochę tańszy w kontekście też tego, co oferuje. Ale na przykład, wiesz, no, funkcjonuje w wystarczająco duże ilości rozmów, w których ludzie po prostu wieszają na Berlinie psy i porównują to, że jeszcze parę lat temu Monachium było znacząco droższe od Berlina. A w tej chwili tak naprawdę możesz wynająć tanie mieszkanie w Monachium, niż w Berlinie, a nie zwiększyła się ilość zarobków w Berlinie. Więc ta sytuacja jest, jest trudna, jeśli chodzi o znalezienie mieszkania, jeśli chodzi o znalezienie mieszkania w sensownej cenie. No to jest trochę tam się zrobiła taka, taka wolna Amerykanka, po prostu i dziki zachód pod tym względem. No ale w, no, nic nie może trwać wiecznie, myślę, że jakby wiesz. To komu, komu się tam zabroni, przeprowadzać. No nie? A też na przykład właśnie przez to, że ta moja znajoma prowadzi tą, 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 tą firmę związaną z relokacją, to na przykład taki śmieszny fakt, że e, wynajmujący mieszkania, w sensie posiadający mieszkania, którzy je wynajmują, czy wspólnoty mieszkaniowe, dużo chętniej wynajmuje mieszkanie obcokrajowcom m, niż Niemcom, bo, bo są zapłacam to, więcej pewnie. Nie tylko to, ale są dużo mniej upierdliwymi hmm. najemcami, <głos》>, którzy tak. mają mniejszą świadomość swoich praw i robią mniej problemów, mają mniej oczekiwań, mniej wymagań. No tak, czyli wiesz, z perspektywy osoby, która mieszka w Berlinie od lat i podnoszą się czynsze, no to rzeczywiście jest na co narzekać, ale z perspektywy właściciela kamienicy, który może sobie wynająć innym osobom, tak. i też osobom, które przyjeżdżają, bo Londyn jest dla nich za drogi, ale już ceny berlińskie spoko, no to dla tych osób pewnie będzie to atrakcyjne, no więc myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak to zaakceptować. Ale tak. powiedziałaś, że Berlin pozostanie Berlinem. Jednocześnie bardzo mi się podoba to, że byłaś w stanie określić Berlin jednocześnie jako miejsce imprezowe i jako sanatorium. To jest w ogóle wspaniałe. <laughs> Zaczynam, mentalne, wątpić, mentalne, w, zaczynam wątpić mentalne. w to, że powiedziałam, że to jest zrównoważone miejsce. <noise> ale właśnie może to chodzi. <noise> tak, jakby wiesz. Ale no właśnie, jest trochę tego, trochę tego. Mm. Jakbyś miała opisać Berlin w trzech słowach, to jakie byś wybrała? Um, wiesz co, myślę, że tak. Pier, pierwszy, pierwszym słowem, które przychodzi mi do głowy i myślę, że, że to no, tak może mogę je tak postawić niespecjalnie nie kontrowersyjnie, że dla, dla mnie, znowu dla mnie, dla mnie, dla mnie Oli Osadzińskiej w 2024 roku, na początku, tam, na początku roku, jest to muzyka. Mhm. Na drugim miejscu, aczkolwiek nie w kontekście ważności, mhm. tylko drugie słowo, które przychodzi mi do głowy jest, jest wolność, mhm. a trzecim, miejscem byłoby, na trzecim słowem byłaby sztuka. Tak myślę, że ten miks po prostu to jest to jest jakby mój Berlin, moje doświadczenie jakby Berlina pod tym względem. Rzeczy, które gdzieś tam też są dla mnie ważne, ale one są dostępne na wyciągnięcie ręki e, i do zrobienia w ogóle bez jakiegoś, wiesz, wielkiego wysiłku po prostu. co, co myślę, wcale nie jest, myślę, że to dosyć wyjąt, jakby Nie użyłabym tych słów, do, żeby opisać jakiekolwiek inne miejsce, które, które lubię z nami i bywałam, więc, więc to, był, to byłaby moja trójka berlińska. Powiedziałaś o kilku miejscach. Y z kategorii kultura i muzea. Też bym podciągnęła pod spacer ukośnik przyroda, bo mm. powiedziałaś o cmentarzu. Tak. A jako, że cmentarze mogą być pięknymi miejscami tak. na spacery w innych miejscach, może niż, tak. niż u nas. Chociaż też w Polsce mamy parę fajnych cmentarzy w wielu miejscach, ale nie o tym. To wiem, że masz mnóstwo miejsc, które mogłabyś polecić, ale żeby tak nasycić się w, tym, w tej kategorii jedzeniowej, jakbyś mogła tak dosłownie kilka jakichś takich obowiązkowych superpunktów albo takich ciekawostek gastronomicznych nam podróżyć. Rzucić, czy, czy, czy kafejkowych, czy knajpkowych? Prosimy. No wiesz, to może, może, może najłatwiej zacząć od kawy, bo to są miejsca, które są w różnych częściach e, miasta. Więc, więc jak ktoś sobie zgoogluje właśnie The Barn, albo Bonanza, albo Five Elephants, to praktycznie każda z lokalizacji tych miejsc. The Barn może ma najwięcej takich też typowo jakby logistyczno-turystycznych, ale te pozostałe to są wszystkie. One wszystkie są w bardzo strategicznych miejscach i na strategicznych ulicach i w bardzo wielu przypadkach, zwłaszcza na przykład Bonanza na Kreuzbergu, jest super doświadczeniem w ogóle też Kreuzbergu, bo ona jest taka schowana z tyłu na tylnej ulicy w pięknym takim pofabrycznym jakby miejscu, super zaprojektowanym i to jest w ogóle to jest coś, co w ogóle polecałabym w ogóle jako berlińskie doświadczenie. Poza tym mają mega gorącą czekoladę. W sensie tak, taką trochę jak z uwedla, po prostu mm. gęstą jeszcze z marshmallow, a na zimę jeszcze zrobili w ogóle miętowe marshmallow. Rozumiem, że jest wersja Uf. bez nabiału. Nie, nie no ta, nie oni <laughs> to on on nie, nie, on robią na roślinnym mleku, oni to robią na roślinnym mleku. Pewnie nawet jakaś wegańska być tam. Zna. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie wiem, nie w sensie Ja w ogóle piję na, na owsianym, tak. ale oni nie mają owsianego, bo nazywam jakieś swoje w ogóle mleko. Mm -hmm. Ono chyba jest z Groszku, czy z Grochu, czy z czego tam się robi. Swoje jakieś mają. Oni nazywają je roślinnym, ale nie mówią, ci, z czego okay. ona jest. I sami je robią. Nie wiem, czy to wyciskają tam na zapleczu, co też jest. Cześć, plant Było... milk w Berlinie, ja bym się obawiać, to może być. Co Wiesz plant. co, ale oni to są, to jest, to jest właśnie to jest jedna z tych sieci, która jest bardzo poważna, bardzo poważnie po prostu podchodzi do swojej misji, mm -hmm. e, podawania ciekawy w ogóle. W ogóle misji tego, czym Rozumiem. jest kawa i tak dalej, więc jakby z czym, więc jest to, smakuje to w ogóle bardzo dobrze mhm. i jest to roślinne, to, to jakby to są dwie rzeczy, które na pewno wiem, więc to jest jakby, to są te, więc te w ogóle szukanie tego po tych, po tych jakby te kawiarnie są w bardzo strategicznych miejscach, więc jak sobie ktoś to zgoogluje, to prawie każda z tych ulic i prawie każda z tych miejsc jest warta warte odwiedzenia, niektóre są w Mice właśnie, niektóre są na Prenzlauer Bergu, niektóre są na Kreuzbergu i one są wszystkie w takich bardzo ładnych, ładnych miejscach gdzie się warto po prostu przejść i się zgubić i pozwolić sobie też tak połazić po prostu bez, 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 bez celu i popatrzeć po prostu i pożyć, pobyć popatrzeć, po, podoświadczać um, ja mam takie, takie mam, mam mig, ten miks moich miejsc berlińskich są takie miejsca, które są bardzo drogie, ale jak ktoś ma coś w sensie bardzo drogie pewnie porównywalne do niektórych warszawskich miejsc w tej chwili, ale stosunkowo drogie, które są takimi jakby berlińskimi... Yy, to, to są miejsca, które tam są od zawsze. To są takie miejsca, do których ja też byłam zabierana, jak przyjeżdżałam do Berlina, jak ktoś tam mnie chciał zabrać na jakąś wystawną kolację. I pamiętam, jak jedno z tych miejsc, jak powiedziałam jednemu koledze, gdzie idę, powiedział, to jest takie miejsce, gdzie jak Muszę złapać do no co powiedzieć. Jakby to dodała przyjechała do Berlina, to tam by poszła na kolację. I miało to być w ogóle jako obraźliwe miejsce. Jakby, słuchaj, jakby. Nie wydaje mi się, żeby to był problem. Poszłam i zakochałam się w tym miejscu, bo to jest jedno z takich miejsc, które też jest bardzo berlińskie pod takim względem, że masz tam. Jest to bardzo, jest to droga knajpa, na bardzo pięknym miejscu położona, bo jest nad samą rzeką, w sensie na poziomie rzeki, przy Trasę w ogóle po schodkach musisz zejść, więc jak nie masz adresu, to w ogóle nie wiesz do końca, gdzie ona jest, więc masz widok z wielkich jakby okien na rzekę, mm. gdzie tam płyną sobie promy i tak dalej. I jest w takim bardzo amerykańskim planie, w takim trochę jak LA to wygląda, takie niskie sofy, kanapy i tak dalej. I masz tam, wiesz, ludzi w garniturach, Panie, po prostu w złocie, perłach i cekinach, ale masz też szalik Berghain na ścianie i wiesz, kolesi w dresach. I to jest takie miejsce, gdzie jak będzie Brad Pitt i Wesley Snipes w Berlinie, ale jednocześnie będzie ktoś, to właśnie, jakby wiesz, wyszedł z Bergheim po, po 12 godzinach, to się tam prawdopodobnie spotkają. I zresztą, jak idziesz tam w sobotę albo piątek na kolację, a potem idziesz do klubów i barów, to widzisz tych samych mm -hmm. ludzi, których widziałaś na kolacji, plus zawsze widzisz tam przedstawicieli jakby, branży reklamowej, muzycznej, filmowej i tak To jest takie standardowe miejsce, na ślad The Royal. Oni też otworzyli hotel, Chateau Royal, który ma e, bardzo też spoko drogie, ale, ale takie jakby jak chce się zobaczyć po prostu taki Berlin w ogóle w tej takiej już złotej bańce, mm -hmm. to, 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 to byłoby to miejsce tak samo Borsiard, które znowu jest taką e, fran jakby francuskie, ale jednak niemieckie, e, w bardzo Tam i takie brasserie, gdzie oni mają, co prawda, mają ostrygi i mają dużo jakby francuskiego jedzenia, ale mają też jedne z najbardziej znanych berlińskich sznycli. I tam też właśnie są, są panowie z Frankfurtu, którzy, przyje którzy przyjechali robić jakieś biznesy w Berlinie, oraz masy jakby berlińskich imprezowych ludzi. <grywka> więc, więc taki, taki też jakby jest tego, tego sznyt więc um, są takie dwa miejsca, które nadal są na mojej liście i jak ktoś przyjeżdża, to trochę mu musimy tam po prostu trochę pójść i trzecim takim miejscem, które do tego, do tego typu jakby turystyki berlińskiej bym do... już na innym trochę poziomie finansowym niż to a które jest w starym browarze które wygląda jak taki zamek niemiecki. I to jest też niesamowite miejsce, bo ono jest na pięknej, stosunkowo małej uliczce w samym centrum. Wchodzisz w bramę i tam jest taki po prostu. Takie właśnie wiesz, kieszonki rzeczywistości w różnych miejscach, których w ogóle nie spodziewałabyś się w tym miejscu. I te wszystkie. Miejsca mają właśnie, jakby mają bardzo dobre mięso, ale też różne inne rzeczy, ale one byłyby bardziej z tego powiedzmy niemiecko-berlińskiego, mm. jakby klucza doświadczenia. Pizzy. tam nie możesz wejść, bo to są, mają slajsy i mają całe placki, ale mają też tak zwane noc, które są z ciasta do pizzy, w maśle z cheddarem z, z pastą miso, więc ja jestem po prostu uzależniona, więc zbieram tam pieczątki na tych swoich kartkach i to miejsce jest naprzeciwko nowo otwartego muzeum Fotografii, fotografiska, które, które się otworzyło w Berlinie we wrześniu zeszłego roku, które też bardzo polecam, bo jest to fantastyczne, fantastyczne miejsce, które otworzyło się w byłym skłocie, jednym z najbardziej znanych, najważniejszych jakby artystycznych skłotów w Berlinie, Tacheles. I oni zostawili ten, ten środek prawie taki, jaki on był, więc tam jest w ogóle graffiti, w ogóle cała ta przestrzeń w ogóle jest warta zobaczenia. I oni mają w ogóle super politykę, bo to jest prywatne muzeum. Są otwarci 7 dni w tygodniu, od tam 10 do 23. Bo wychodzą z założenia, i mają tam knajpę, bar, i tak dalej, bo wychodzą z założenia, że normalni ludzie, którzy chodzą do pracy, też chcą mm. móc pójść do muzeum, a muzea są otwarte w godzinach pracy. Ale nikt nie pracuje w Berlinie, więc nie. No ale jakby wiesz, że jacyś tam ludzie, jacyś nieistniejący jacyś ludzie, siłą, którzy to, mają pracę to. w Berlinie, gdzie chodzą na etat, gdyby chcieli pójść do muzeum, to i we wtorki jest darmowe wejście. O! Co też jest jakby istotne. Więc ta pizza obok znowu tej pizzy jest miejsce, które w ogóle nie powinnam go polecać, ale ja kocham. A już, zwłaszcza jak ktoś kocha Margarity i to mrożone i truskawkowe, to bardzo polecam. Jest to stara kubańska knajpa, nazywa się Kuba, pisana przez Ku, gdzie tam też są tańce co, z, z orkiestrą i z muzyką na żywo, ale mają właśnie mrożoną truskawkową Margaritę. E, I mają happy hour do godziny osiemnastej drinki kosztują 5,90. Polecam, więc po prostu. Więc to, są, wiesz, to są moje miejsca w Berlinie e, nie, no jest, jest jakby masę innych rzeczy, które mogłabym polecić, e, ale, ale to, są, to są i to i wszystkie te miejsca w ogóle są jeszcze, wiesz, 5 minut na nogach od mojego domu, co też bardzo dużo pokazuje na temat mojego sposobu prze, po, po, poruszania się po mieście. I też. E potwierdzać, co powiedziałaś, że życie w Berlinie toczy się w dzielnicach, więc jakby wszystko się zgadza. Tak, no ja mam ten przywilej e, szczęście i tak dalej, że mieszkam w Mite, więc jakby jest tam całkiem dobrze, bo, bo każda z tych dzielnic ma swoją specyfikę, a w niektórych wcale nie jest tak miło i sympatycznie w tej chwili, bo też jakby Berlin ma też swoją jakby ciemną stronę, e, e, więc ja jestem w takiej części, gdzie moi znajomi, którzy mieszkają na Neukölln e, w tej chwili jakby tam właśnie jechaliśmy samochodem ze znajomymi, którzy tylko odwiedzali Berlin, i, I jechaliśmy z zachodniego Berlina, tam byliśmy na, na jakimś lunchu, bo w, za w zachodnim Berlinie jest świetne azjatyckie jedzenie, zwłaszcza chińskie. Mm -hmm. Bardzo, bardzo, bardzo polecam, mogę tam też, też zrobić Ci listę. Jechaliśmy właśnie z Charlottenburga, który jest takim wiesz, paryskim, paryską częścią Berlina, przez Mitę, gdzie ja wysiadałam. I ten mój przyjaciel mówi: Zaraz zobaczycie, gdzie ja mieszkałam. <laughs> to jest, bo to jest, kompletnie, to jest na kompletnie inna rzeczywistość. Tak. To zdecydowanie poprosimy o listę, bo sprawiłaś, że pomimo długiej przerwy berlińskiej Musisz i takiego, przyjać, pewnej rezerwy, którą my. w sobie mam, jestem, jestem na nowo gotowa zmierzyć się z tym miastem, w ogóle odkrycie na nowo tak. w zupełnie innym wydaniu. I takie pytanie, które zadaję wszystkim, i wydaje mi się, że w twoim przypadku może ono być bardzo zasadne, ale jestem ciekawa, co mi odpowiesz. A brzmi ono: jeśli nie Berlin, hmm. to. To gdzie? Nie wiem, nie wiem, jakbym wiedziała, to pewnie byś już wyprowadziła. <grymne> <grymne> nie wiem, nie wiem. Jestem jestem, jakby e, śmiałam się, że, że puściłam taką intencję jakoś pod koniec zeszłego roku, że otwieram ja dopiero zabrzmi, otwieram kwantową przestrzeń możliwości, co do tego, że jestem otwarta na to, żeby się gdzieś przenieść. Nawet nie jeśli w pełni, to w jakimś wymiarze, ale nie wiem, co to będzie. Nie, wiem. Nie, mam, nie mam też nawet, wiesz, jakby ci miała nawet, wiesz, zrobić jakąś taką listę rzeczy, które byłyby dla mnie ważne i tak dalej. Wiesz co, zresztą w... sama bardzo dużo podróżujesz, byłaś jakby w wielu miejscach, w wielu miejscach też byłaś dłużej oraz mieszkałaś, pomieszkiwałaś, spędzałaś tam czas. Każde miejsce ma plusy i minusy, każde miejsce ma coś, co ci daje, coś, co ci zabiera. W dużej mierze zależy od tego, gdzie ty jesteś z głową, też w jaki sposób funkcjonujesz, spędzasz, spędzasz dzień. Nie ma miejsc idealnych. Jakby my sobie to wiesz, życie gdzieś tam budujemy w tych, w tych miejscach. Ja ostatnio widziałam taki ktoś, co wrzucał rzucał na jakimś Instagramie czy gdzieś. Co jest ważniejsze, podróż czy, czy cel podróży? I odpowiedź: towarzystwo. Więc jakby wiesz, to są, też, to są takie aspekty, jest. które gdzieś tam jakby mają dla mnie znaczenie, więc, więc myślę, że tak sama z własnej nieprzymuszonej woli, to pewnie, mimo, że kocham Nowy Jork, to jest trochę tak, do Nowego Jorku i do Londynu przeniosłabym się tak, gdybym miała opłacony czynsz w wypasionym mieszkaniu w super części miasta oraz jakby wiesz, ktoś by mi dawał, nie wiem, 15 tysięcy euro miesięcznie na wydatki, no to jakby tak, wiesz, to wtedy, tak. bo wtedy naprawdę jakby mieszkasz, żyjesz, funkcjonujesz I, i nie chcę powiedzieć, że ktoś zarabia jedną czwartą i mieszka, to nie ma doświadczenia tego miejsca, ale po prostu to są miejsca, w których jest bardzo jednak dużo jakby rozwarstwienia społecznego i jakby widzisz po prostu, co ci mogą dać pieniądze w tym miejscu, a co, co, co jakby jak funkcjonujesz, jeśli ich nie masz, też zwłaszcza w tym, gdzie wypadasz jakby na, na, na planie miasta, nie wiem, jakby jest to specyficzny moment w ogóle w czasie. Myślę, że 10 lat temu też miałabym do tego trochę inne podejście. Miałam bardzo romantyczne podejście do bardzo wielu miejsc na świecie, a w tej chwili świat się tak pozmieniał i tyle rzeczy też takich właśnie społeczno-ekonomicznych i psychologicznych, które gdzieś tam się podnoszą, które wiesz, no, mam, mam to kompletnie inaczej, już patrzę na te miasta, które zawsze kochałam jak Madryt, Amsterdam, Paryż i tak dalej. No jakby wiesz, jak jak, jak otwiera jak spada ci bielmo z oka i wchodzisz po prostu w kwestie kolonializmu i skąd są te pieniądze i jakby dlaczego te miejsca tak wyglądają oraz jak wyglądają kwestie nierówności społecznych i tak dalej, to trochę, trochę inaczej patrzysz na te same rzeczy, nie? Jakby in, innym wzrokiem. No i my się zmieniamy i te miejsca się zmieniają hmm. i patrząc na twoją historię i genezę pobytu w Berlinie, życzę ci tego, żeby zadzwonił ktoś z Nowego Jorku i powiedział, słuchaj, jest mieszkanie. Albo, albo <laughs> słuchaj, no jakby wiesz, ja nie myślałam nigdy aktywnie o takich miejscach jak, nie wiem, Dubaj, Riyad E, wiesz, i Abu Dhabi. Nigdy tam nie byłam. W ogóle one nawet nie są zbliżone co do map tego, gdzie myślę, że mogłabym pojechać. Albo Mexico City na przykład, do którego chciałabym pojechać. Albo wiesz, albo Azja. Więc jakby wiesz, jakby... Ale nie, jesteś nie, twarta. Dokładnie. Nobernatycznie chciałaś jechać. Słuchaj, więc... dokładnie. Nawet myślę, że, nawet myślę, że do, do, wiesz, do Lagos by się nawet zbrała, No więc jakby wiesz, jakby nie wiem, jakby... W wszechświecie oraz wszyscy słuchający, jeśli ktoś tak. ma jakieś propozycje, jestem otwarta do rozważenia ich. A wiesz to jeszcze kompletnie, kompletnie absurdalna anegdota, jakaś tam aplikacja randkowa, której tam kimś, komuś przy czymś pomagałam, jakieś takie testowe, po prostu testowanie w ogóle opcji i było tam pytanie w ramach takiego właśnie kwestionariusza w kontekście poszukiwania życiowego partnera, czy zmieniłabyś miejsce zamieszkania dla mhm. partnera? I to, co było ciekawe, to, że statystycznie bardzo dużo kobiet mówiło tak, a bardzo dużo mężczyzn mówiło tak, ale zależy gdzie. Well. I z tym, z, z tą refleksją zostawiły państwa. Dokładnie. Bardzo ci, Olka, dziękuję Dzięki za Dziękuję za Zaproszenie. Wracamy do Berlina. I zapraszam, bardzo się proszę, żałowałam cię, kiedy jeszcze jesteś mieszkanką Berlina. Bo kto wie, czy w kolejnej serii, w kolejnym sezonie nie będziesz reprezentowała zupełnie innego miejsca Dokładnie, na świecie. Ładnie, Alasadzińska, Akragana, jakby wiesz. Tak. Jesteśmy wszyscy ciekawi. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo Ci wielkie. dziękuję. Dzięki. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTube i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień!